Responsible Citizenship in Schools, finansowany w ramach programu Erasmus+, realizowany przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Serdecznie witam wszystkich Państwa zgromadzonych z nami dzisiaj na żywo w Akademii WSB i witam wszystkich Państwa przed monitorami, przed wyświetlaczami, którzy są z nami online. Uprzejmie proszę o zabranie głosu prorektor do spraw rozwoju Akademii WSB, panią dr Sabinę Ratajczak. Szanowni Państwo, mam przyjemność otworzyć konferencję, która upowszechnia rezultaty projektu Promoting Active and Responsible Citizenship in Schools, który jest realizowany, był realizowany w ramach programu Erasmus+. Projekt niezwykle ciekawy, realizowany w partnerstwie z instytucjami, które reprezentowały 5 krajów. Lider i reprezentacji Czech to Gimnazjum Józefa Resela, odpowiednia społeczność. Mieliśmy partnera z Austrii, European Center of Entrepreneurship, Competence and Excellence. Mieliśmy partnera z Włoch, Learnable Società Cooperativa. Mieliśmy również partnera ze Słowacji, Sukromna Zakładna Szkoła Felix i oczywiście Akademia WSB, reprezentująca Polskę, która ma dziś Państwa przyjemność gościć. Chciałabym serdecznie powitać naszych gości, w tym panią Milenę Dudzik, która reprezentuje Szkołę Podstawową nr 20 w Katowicach i panią Katarzynę Kieklińską, reprezentującą trzecie LO z oddziałami dwujęzycznymi w Zabrzu. Obie panie wzięły aktywny udział i pilotażowały projekt ze swoimi uczniami. Dziękujemy również za obecność uczniów i opiekunów reprezentujących Szkołę Podstawową nr 12 z Dąbrowy Górniczej oraz Akademicki Zespół Szkół z Piekar Śląskich. Witam oczywiście wszystkich Państwa, którzy oglądają naszą konferencję online, reprezentujących placówki oświatowe czy inne instytucje edukacyjne. Jest z nami także zespół realizujący projekt po stronie Akademii WSB. Serdecznie witam panią dr Edytę Nowak-Żółty, pana doktora Michała Szyszkę, kierownika tego projektu, pana Piotra Stoły i panią Katarzynę Katanę. Witam również naszego gościa specjalnego, pana Jarosława Gwizdak, który wygłosi dzisiaj wykład Quo Vadis Edukację. Właśnie pojawił się, bardzo dziękujemy za przybycie. Szanowni Państwo, wykorzystam ten czas, aby powiedzieć kilka słów o tym, jak bardzo ważny jest to projekt, jak idealnie wpisuje się w misję naszej uczelni, ale również, wydaje mi się, w misję w ogóle placówek edukacyjnych, szkół, uczelni. Żyjemy w czasach, które stawiają przed nami wiele wyzwań i każda epoka, każda generacja tworzyła takie wyzwania, definiowała je. Myślę, że nasze kolejne pokolenia będą nas, naszą erę kojarzyły z czasem intensywnego rozwoju technologii, która staje się powoli takim nieodzownym elementem naszego życia. Technologii, która podobnie jak wiele narzędzi może ułatwiać nam życie, ułatwiać wam życie, ratować je, ale może też generować negatywne konsekwencje. Sztuczna inteligencja dziś, słowa odmieniane przez wszystkie przypadki, z jednej strony może skanować zdjęcia rentgenowskie i szybciej wykrywać nowotwory, ale dokładnie ten sam algorytm może też generować fałszywe informacje, fałszywe obrazy, fake newsy, które w odpowiedni sposób użyte mogą wywoływać konflikty społeczne na dużą skalę i mamy już takie przykłady. Pytanie, na które dzisiaj będzie starał się odpowiedzieć pan Jarosław Gwizdak, to pytanie, na które wszyscy musimy sobie odpowiedzieć. I wydaje się, że to nie jest ani łatwe pytanie, ani taka oczywista odpowiedź. Rola szkoły, rola uczelni w przygotowaniu uczniów i studentów do sprostania wyzwaniom, jakie świat przed nami stawia, jest oczywista. Misja naszej uczelni brzmi: tworzymy społeczność skoncentrowaną na rozwoju, jako otwarta i innowacyjna uczelnia pasjonujemy się wyzwaniami przyszłości, generujemy użyteczną wiedzę, kreujemy trendy oraz kształcimy specjalistów potrafiących tym wyzwaniom sprostać. To nie jest łatwe zadanie, to jest bardzo trudne zadanie, to jest ogromna odpowiedzialność. Powiedziałam, że tworzymy społeczność skoncentrowaną na rozwoju, ale każdy ma inne potrzeby rozwojowe. Jesteśmy tego świadomi, że nasi studenci również mają różne potrzeby rozwojowe. Stąd przede wszystkim staramy się skupiać i odpowiadać na trend edukacyjny, który jest coraz bardziej widoczny. Personalizacja kształcenia,
I myślę, że uczniowie, którzy tutaj dzisiaj są z nami, będą prawdopodobnie beneficjentami takiej nowej edukacji, która będzie bardzo akcentowała właśnie personalizację. My oferujemy hybrydowy, komplementarny model kształcenia, który zwiększa dostępność do treści zarówno w sposób synchroniczny, asynchroniczny, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, z dowolnego urządzenia. Jest to konsekwencja wykorzystania technologii przez naszą uczelnię, ale też oferujemy różnego rodzaju wsparcie. Myślę, że to jest już odpowiedzialność uczelni. To nie jest tylko wsparcie naukowe, edukacyjne, to jest wsparcie finansowe, psychologiczne, prawne, zawodowe. Organizujemy programy mentoringu, coachingu, wspieramy naszych studentów w ramach kół naukowych. Liczymy, że ten poziom personalizacji będzie zwiększony dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, dzięki wirtualnym asystentom, które mamy nadzieję, że będziemy testować już wkrótce. Z pewnością takim kolejnym bardzo ważnym wyzwaniem dzisiejszych czasów są zmiany klimatyczne i potrzeba budowania kompetencji, które nazywają się kompetencjami zielonymi. Mam taką angielską nazwę Green Skills. I wiele w tym względzie już zrobiliśmy. Od nowego roku będziemy starali się zrealizować projekt, w którym w taki bardzo transdyscyplinarny sposób będziemy wdrażać zagadnienia z zakresu 17 celów zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozwijać kompetencje, która w Polsce nie ma jeszcze polskiej nazwy, nazywa się Climate Literacy. To tylko pokazuje, jak wciąż ten temat w Polsce jest mało zauważony. Organizujemy szkoły letnie z tego obszaru. Mamy certyfikat Green Project Management. Przede wszystkim też staramy się pokazać uczelnię jako instytucję, która wywiera wpływ. Dobrym przykładem są tu wysokie miejsca uczelni w rankingu Times Higher Education, w ramach którego szczególnie zostaliśmy docenieni za działania na rzecz wyrównywania szans, wyrównywania nierówności, działań w zakresie równości płci czy jakości kształcenia. Przygotowanie również do sprostania wyzwaniom przyszłości to rozwój kompetencji przyszłości, a z pewnością do nich należy umiejętność analitycznego myślenia, krytycznego myślenia. Dziś pewnie dużo będzie o tym. Żyjemy w świecie fake newsów i ta umiejętność odróżniania tego, co jest ważne, co jest prawdą, co nie jest prawdą, jest niezwykle ważna. W związku z tym metody, które stosujemy i do których zachęcamy, by stosować w placówkach edukacyjnych, takie jak problem-based learning, challenge-based learning, design thinking, pomagają naszym studentom właśnie rozwijać te kompetencje. Czujemy, że realizacja takich projektów, jak dzisiaj będziecie Państwo omawiać, wpisuje się w naszą misję i jest potrzebna. Chciałabym podziękować bardzo zespołowi badawczemu, wszystkim partnerom za zaangażowanie w ten projekt, szkołom, które wzięły w nim udział. Uważam, że to jest odpowiedzialność placówek edukacyjnych, uczelni, to jest odpowiedzialność edukatorów, więc jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i życzę Państwu owocnych obrad. Bardzo dziękuję Pani Rektor za to otwarcie, przywitanie i już częściowo poinformowanie, co będzie się dzisiaj działo, ale zawsze trzeba zacząć od początku, dlatego w tej chwili tutaj zaprezentują się panowie dr Michał Szyszka i Piotr Stoły, którzy opowiedzą o założeniach i osiągnięciach projektu. Dzień dobry, bardzo dziękuję. W zasadzie przyszedłem się tylko pokazać, ponieważ większość mojego tego, co mam do powiedzenia, będzie w następnej części. Podzieliliśmy się z doktorem Szyszką w ten sposób, że Michał przedstawi teraz wstęp do projektu, a ja później opowiem o działaniach naszych partnerów. Bardzo zagranicznych. A ja dobrze proszę wybaczyć, jestem nauczycielem akademickim, więc potrzebuję troszeczkę czasu na przedstawienie każdego zagadnienia, ale postaram się w tym przypadku nie zanudzić, ponieważ nie wiem, czy słuchanie o wskaźnikach projektowych byłoby dla Was aż tak fascynujące, więc postaram się przedstawić ideę i założenia tego projektu, ale w kontekście aktualnej przestrzeni medialnej, która chyba jest dla nas wszystkich z kilkoma historycznymi wycieczkami. Cel, jak sama nazwa wskazuje, celem tego projektu było wzmacnianie, wspieranie odpowiedzialnych i aktywnych postaw obywatelskich. Chyba mamy wszyscy świadomość, jak bardzo ważna to jest kwestia i w sumie twórcą projektu przy założeniu przyświecała taka idea, że tak naprawdę ten projekt ma wpisywać się w wspieranie demokracji.
Czy to było patetyczne, czy to może było na wyrost? To był rok 2021. Popatrzcie, co się wydarzyło od tego czasu. Pandemia COVID, dystans społeczny, kryzys ekonomiczny, inflacja, następnie wojna, atak Rosji na Ukrainę, teraz obecnie kolejny konflikt zbrojny, a tak naprawdę wojna na Bliskim Wschodzie. Chińskie przysłowie mówiło, obyś żył w ciekawych czasach, tak? Natomiast no, mamy świadomość, że to nie było dobre pożekadło, tylko to było raczej złorzeczenie. No my żyjemy w ciekawych czasach i w tych ciekawych czasach musimy obronić wartości klasyczne, wartości właśnie związane z odpowiedzialnością i z demokracją. I wydaje się, że nie jest to wcale określenie na wyrost. Demokracja była tak naprawdę zagrożona w tym przypadku populizmem już na samym początku swojego funkcjonowania. O tym bardzo wyraźnie mówił Sokrates, że co prawda nie jest szczególnym zwolennikiem demokracji, ale nie ma i w sumie prawdopodobnie nie będzie lepszego systemu politycznego. Bardzo ważne też jest jakby takie zestawienie tego, co współcześnie dzieje z przestrzenią medialną. W projekcie bardzo często mówimy o rzeczywistości medialnej, o fake newsach, o fact-checkingu, o postprawdzie, o rzeczywistości postfaktycznej. To wszystko brzmi bardzo skomplikowanie, natomiast sprowadza się do prostej zasady, że media mają ogromną ilość siłę oddziaływania i media w ogromnym stopniu kształtują to, jak my postrzegamy świat. Ja odniosę się do tego, co wydarzyło się 30 października 1938 roku. Może część z Was wie, stacja radiowa CBS nadała słuchowisko radiowe Wojna Światów. Nie wszyscy słuchacze, też to wtedy był ten okres takiego wspólnego słuchania radia, nie radio tak jak dzisiaj, kiedy ono jest tłem do praktycznie każdej naszej czynności. Wtedy bardziej ludzie spotykali się przy radioodbiornikach, radio było czymś ekstra i słuchali. Ale nie wszyscy mieli możliwość uczestniczenia w tej audycji od początku. Niektórzy po prostu nie mieli świadomość, że jest to audycja. Wojna Światów, ja może zacytuję, jak to brzmiało. Na czerwonej planecie zaobserwowano dziwne wybuchy. Wkrótce niezidentyfikowany obiekt latający uderzył w jedną z farm w stanie New Jersey. Na miejsce wysłani zostali reporterzy rozgłośni CBS, którzy na żywo relacjonowali całe zajście. Sytuacja z minuty na minutę stawała się groźniejsza. W całym stanie wprowadzono stan wyjątkowy. W pierwszych starciach z pozaziemskimi istotami zginęło kilkadziesiąt osób. Wkrótce bezwzględne potwory zaatakowały Nowy Jork. Lektor opowiadał to w sposób tak sugestywny, że setki tysięcy ludzi uwierzyło, że to nie jest audycja radiowa, tylko to po prostu się dzieje naprawdę. Co miało miejsce? Ludzie zaczęli uciekać w popłochu z domów. Niektórzy przerażeni dzwonili do redakcji na policję, co mają robić. Wiele osób twierdziło, że to jest właśnie koniec świata. Ostatecznie kilka osób zmarło na atak serca. To też jest kwestia odpowiedzialności mediów. Ta audycja była tak sugestywna. W historii mediów właśnie mówi się o tym jako takim przełomie, kiedy audycja odegrała tak istotną rolę. Dzisiaj możemy na to spojrzeć tak, jakby no, z perspektywy to była historia. Dzisiaj przecież nikt nie uwierzyłby w relacjonowanie ataku Marsjan na świat, prawda? Możemy zweryfikować informacje. Czy naprawdę tyle się zmieniło? Popatrzcie, takie konkluzje na dziś. Całkiem świeży przegląd internetu przeze mnie. I co znalazłem? Zupełnie poważne teorie o tym, że Ziemia jest płaska. Zupełnie poważnie pisane teorie o tym, że szczepionki szkodzą. O tym, że
COVID-u nie było, o tym, że odrzutowce zrzucają na ziemię coś takiego jak chemitrale, zupełnie poważne teksty o tak zwanym nowym porządku świata. I tutaj ciężko mi to przeczytać, ale chodzi o reptalian, o ludzie gady, którzy podobno nami rządzą. I to są tezy, to są zupełnie poważne, zupełnie poważnie traktowane przez niektórych ludzi spiskowe teorie dziejów, a z drugiej strony codziennie, w każdym dniu kilkadziesiąt tysięcy razy zostaje przetworzony, przesłany, upubliczniony lub uwiarygodniony jakiś fake news albo coś, co całkowicie odbiega od rzeczywistości. Dlatego właśnie to się niezwykle, jakby potrzeby tego projektu są cały czas aktywne. Tak? Mianowicie mamy niezwykłą potrzebę krytycznego, aktywnego patrzenia na świat, korzystania z mediów, zrozumienia kontekstu, rozumienia możliwych skutków własnej aktywności, na przykład polubienie jakiejś strony lub przesłanie jakiegoś komunikatu do innej osoby. Czasem nie mamy świadomości, jak to jest ważne. I właśnie takie małe okruszki w efekcie bardzo ważnego wypieku stanowią elementarne działania przygotowane, podjęte i realizowane w ramach tego projektu. Projekt tak naprawdę polegał na przygotowaniu nowoczesnego, atrakcyjnego modułu edukacyjnego, który będzie otwarty, który będzie można pobrać na komputer i wykorzystać przez nauczycieli i który zapewni nauczycielom możliwość realizacji ciekawych zajęć z uczniami, które są właśnie zorientowane na promowanie postaw obywatelskich, aktywności, fact-checkingu, weryfikowanie źródeł informacji, a nawet prowadzenia własnych badań, desk research, działań porównawczych i tym podobne. Mieliśmy od samego początku świadomość wspólnie z partnerami zagranicznymi, że w takich sytuacjach, w kontekście takich działań, tak zwane gadające głowy, jak macie tutaj na przykładzie, nie działają. Projekt był mocno zorientowany na własną aktywność, a więc na przygotowanie takich mechanizmów, które będą umożliwiały uczenie się przez uczniów. Warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka takich spraw, które w projekcie też były szalenie istotne. Jak ważny jest internet i media społecznościowe w czasach dzisiejszych. Może taki krótki test. Kto ma przy sobie smartfon? Ręka w górę? Oczywiście, mi smartfon obecnie służy jako czasomierz, prawda? Popatrzcie, każdy z nas stale dysponuje urządzeniem do pozyskiwania informacji, urządzenie, które za chwilę będzie wykorzystane albo już poniekąd częściowo korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji. To całkowicie zmienia formę naszej komunikacji. W tradycyjnej komunikacji mamy cały szereg różnych warstw. Tak? Ja nie chciałbym tutaj teoretycznie operować, tak? Ale mamy takie warstwy jak komunikacja werbalna, niewerbalna. Sama niewerbalna składa się na haptykę, proksemikę, nawet mimikę, okulestykę, chronemikę. Jest wiele różnych elementów, które komunikując się wykorzystujemy. Ja tutaj użyłem fachowych określeń, natomiast sprowadza się to kwestii przestrzeni, dystansu, komunikacji niewerbalnej, czyli mowy ciała, wykorzystywania czasu w komunikacji. I ta wielość, ta złożoność komunikacji niewerbalnej powoduje, że jest ona głęboka i łatwiej nam zweryfikować. Na przykład tak, jest coś takiego jak niewerbalne syndromy kłamstwa. Jeśli ktoś opowiada, a jednocześnie patrzy w lewo, to czasem często mamy, intuicyjnie czujemy, że to patrzenie w lewo być może jest jednym z niewerbalnych syndromów fałszu, nieprawdy. W jakiś sposób i to człowiek, jakby tą mechanikę, człowiek wypracował na przestrzeni setek tysięcy lat. Zwróćcie uwagę, media, do których każdy ma dostęp, funkcjonują tak naprawdę od 100 lat, więc co 2 lata człowiek wypracowuje zasób techniczny, technologiczny,
który, aby przyswoić, potrzebuje około 10 lat. Czyli my tak naprawdę jesteśmy w ciągłym niedoczasie, jeśli chodzi o dostęp do czasu. Mamy jakby urządzenia, mamy technologie, mamy zasoby informacyjne, do których jeszcze się nie przyzwyczailiśmy. To może jeszcze jeden taki krótki teścik. Bardzo Was proszę o wyciągnięcie telefonów i proszę napisać jakąś krótką informację do kolegi, koleżanki, używając jakiegokolwiek komunikatora internetowego. I dziękuję, to już mi w zupełności wystarczyło. Eksperyment potwierdził. Mamy na sali przedstawicieli dwóch różnych pokoleń. Pokolenie, które zostało wychowane w czasach analogowych, moje, gdy piszemy, używamy jednego kciuka. Większość z nas dysponowała starymi urządzeniami, na przykład telefon do wybierania numeru poprzez pokrętło. Nokia, stara klasyczna Nokia z guzikami. Oraz wasze pokolenie młodych ludzi, którzy albo trzymają telefon horyzontalnie, albo używają kciuków do. To jest takie niby małe, proste zachowanie komunikacyjne, ale które jest jednym ze wskaźników wielu, jak zmieniło się, pokazujące, jak zmieniło się właśnie wykorzystanie mediów. Osoby używające kciuków do pisania przeważnie telefon, medium wykorzystują od wczesnych lat, bo telefon już był jakby elementem zastanym od wczesnego dzieciństwa. Czy pokolenie dysponujące telefonem jest lepsze z komunikacji medialnej? Niekoniecznie. Na pewno lepiej posługuje się nowymi mediami, tak? Ale te wszystkie kompetencje, na przykład umiejętność filtrowania informacji, tego wszystkiego musimy się nauczyć tak jak każde inne pokolenie. Więc to jest szalenie istotne i właśnie na wykorzystanie nowych mediów przede wszystkim ten projekt był zorientowany. Już powiedziałem o głównych założeniach, jak również o głównym mechanizmie, o partnerach zagranicznych powie mój znakomity kolega Piotr Stoły. Natomiast jeszcze dosłownie kilka słów o działaniach wypracowanych. Działania były prowadzone w środowisku międzynarodowym, czyli w pięciu różnych szkołach w Czechach, Słowacji, Austrii, Polsce i oczywiście we Włoszech. I to też jest pewien znak czasów, że uczniowie i nauczyciele w tych różnych środowiskach międzynarodowych tak naprawdę spotykają się z bardzo podobnymi problemami, z bardzo podobnymi wyzwaniami. Czyli pokolenie współczesnych młodych ludzi jest tak naprawdę uniwersalne. Nieważne, czy dorastacie w Dąbrowie Górniczej, czy w Piekarach Śląskich, czy w Nowym Jorku, jakby środowisko, w którym się wychowujecie, jest bardzo, bardzo podobne. To mocno wykazało projekcję, ale też potrzeby i oczekiwania edukacyjne również były bardzo podobne. W ramach projektu powstało 6 modułów edukacyjnych. Pierwszy moduł, wiarygodne źródło informacji, jak jakość danych i podejście do informacji. Drugi moduł, nadawanie informacjom sensu. Czwarty moduł, projektowanie działań, decyzje, cele, strategia. I moduł kolejny, ocena wpływu. Tak jak powiedziałem, każdy z modułów projektował pewnego rodzaju aktywność uczniów i jak ta aktywność przebiegała, jak ona była prowadzona, o tym jakby to zaprezentują w osobnym wystąpieniu panie, które testowały te rozwiązania edukacyjne. Generalnie
ewaluacja pokazała, że te moduły i te zaproponowane działania, również wsparcie dla nauczycieli, szkolenia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i zostały bardzo wysoko ocenione. Co też jest ważne, w tym projekcie ten jakby produkt został tak stworzony, żeby to nie było pudełko zamknięte. Tu chodzi o chodziło o to stworzenie takiego narzędziownika, który będzie za rok, za dwa dalej aktualny. Będzie go można zmienić, dostosować. Bo tak jak powiedziałem, otoczenie, no żyjemy w otoczeniu, które bardzo szybko się zmienia, prawda? Zwróćcie uwagę, jak technologia, z jakim tempem rozwija się technologia, jak szybko zmieniają się wykorzystywane przez Was aplikacje, prawda? Ale schemat ich wykorzystywania pozostaje mniej więcej podobny. I właśnie taka idea służyła nam w tym projekcie. Troszeczkę przekroczyłem czas. Stoper pokazuje mi, że już czas kończyć, także ja dziękuję za uwagę podczas tej części i zapraszam kolejną osobę. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za to wystąpienie. A w tej chwili temat, który już również był wcześniej komunikowany. Czy warto być dzisiaj super obywatelem? I na to pytanie odpowiedź postara się znaleźć Jarosław Gwizdak, adwokat i wykładowca Akademii WSB. Zapraszam. Dzień dobry. Ja się tylko tutaj troszkę zorganizuję i już będę do was mówił. Na szczęście pan doktor Szyszka zrobił wam też quiz, więc ja wam też zrobię test, jeśli pozwolicie. Lubicie jakieś testy, pytania? Mniej więcej. Nie. Ale to nie jest na ocenę, nie? Bo najważniejsze jest, żeby nie było na ocenę. Dobra, to słuchajcie, czytam pytanie i są trzy możliwe odpowiedzi. Zapamiętajcie sobie i się zastanówcie. Pierwsze, co powinniśmy zrobić z przeterminowanymi lekami? A. Wyrzucać do kosza z odpadami zmieszanymi. B. Wyrzucać do kontenerów na plastik bądź szkło. C. Oddawać do apteki. Dobra, każdy sobie pomyśli odpowiedź. A. Odpady. B. Plastik bądź szkło. C. Apteka. Prawidłowa odpowiedź? Uczestnicy mieli powiedzieć, ale C. Dobra, C. Prawidłowa odpowiedź C. Jak najbardziej. C. OK. Następne pytanie. Słuchajcie, ile butelek plastikowych jest produkowanych na minutę na świecie? A. Kilka tysięcy, B. Kilkadziesiąt tysięcy, C. Milion. C? No wiecie, że wszystkie odpowiedzi teraz C, nie? Wszystko C. Ale tak, C. Milion. Spoko. Dobra. Słuchajcie. Cicho. Cztery. Znaczy nie cztery, tylko trzy. Pytanie trzy. Ile wody potrzeba do wyprodukowania jednej kanapki z serem? Tak jak myślicie w ogóle, jak to oszacować, bo to ciekawe. I teraz A, 20 litrów, B, 40 litrów, C, 90 litrów. C, też 90 litrów, ale tu już padły odpowiedzi. Co kadra naukowa, to jednak znają się świetnie, proszę. Dlatego są profesorami, doktorami, wiedzą, że C, wiedzą, że 90 litrów. Po to się też człowiek uczy. Dobra, i ostatnie pytanie. Co oznacza... C? Nie. Ale dobra, nie. Co oznacza FlixCam? FlixCam. FlixCam, tak powiem. FlixCam. A. To jest wstyd związany z lataniem. B. Zapalenie zatok. C. Kompostowanie. FlixCam. Ty powiedziałeś A? Tak. Chyba znasz szwedzki. To jest po szwedzku właśnie. Słuchajcie. Flix i scam. Czyli FlixCam to jest właśnie wstyd przed lataniem. Aha. Czy ja mam pilota? Mam pilota. Dobra. Więc ja się tak nazywam, Jarosław Gwizdak. Gdzie ja mam wstrykać, żeby się zmieniały slajdy? A może to się da zrobić jakoś tak manualnie, żeby był kolejny? O, super. Dobra, i to będzie działało? To czekajcie, przepraszam, sprawdzę, czy to będzie działało. A jeśli nie, slajdów jest zatem kilka, to ja najwyżej poproszę kogoś. Słuchajcie. Kojarzycie, nie? Superbohaterów, tam Avengersi, jakieś takie rzeczy, tak? Bo są te dwa reżimy, nie? Superbohaterów, znaczy dwie ekipy, tak? Że jest Marvel i to drugie jak jest? DC. Jest jeszcze DC, nie? DG, bo jest jeszcze w Dągowie Górniczej, czyli DG, DC, więc raczej DC. Ale, a Marvel to jest który? To jest? Kto jest z Marvela? Kto?
Dokładnie. Ale ja wiecie co? Chciałem wam powiedzieć, że jest fajnie być obywatelem. Mam mówić do mikrofonu? Okej, okay, dobrze. Mam mówić do mikrofonu. A on działa? Tak, działa, to zbiera. Dobrze. Aha, okej. Okay. Więc chciałem, dobra, no to będę mówił do mikrofonu. Po pierwsze, fajnie jest w ogóle być obywatelem. Jesteście obywatelami? Ile macie lat, obywatele, tak mniej więcej? 13, 20, super, 17, bo ja też będę mówił, słuchajcie, bo to nie dość, że ja jestem gadającą głową, to wam jeszcze opowiem o przykładach, bo to jest takie, wiecie, gadanie, nie, że o, obywatele, super obywatele, ale wam chcę opowiedzieć trzy historie o trzech osobach i co ciekawe, mam nadzieję, że co ciekawe, że oni się będą robić coraz młodsi, znaczy zacznę od mniej więcej mojej rówieśniczki, potem będzie osoba taka pomiędzy, a potem będzie ktoś w sumie trochę w waszym wieku. I to są jak dla mnie super obywatele, to są też ludzie, których ja mam duży zaszczyt znać. I poproszę slajd, jeśli to się da zrobić. O, dobra, słuchajcie. Jestem bardzo dumny, że mam taką znajomą. Moja znajoma nazywa się Joanna Talewicz-Kwiatkowska. Nie wiem, czy ktokolwiek o niej słyszał? Ktoś ją zna? Nie. Ja ją znam i się bardzo cieszę. Nie musicie jej wszyscy znać. Kojarzycie, bo teraz trochę było o filmach już, nie, bo superbohaterowie i takie rzeczy. Kojarzycie taką scenę, jak ktoś, na przykład na amerykańskim filmie, jedzie samochodem, z tyłu za nim jedzie inny samochód, radiowóz policyjny. Kojarzycie? Tak? Co się wtedy dzieje? No pościg albo ten radiowóz wyprzedza, robi tak iu, nie, albo coś. Mówi, proszę zjechać, proszę się zatrzymać. Co potem jeszcze mówią ci policjanci? Jeden wychodzi z radiowozu, tak, drugi. Co mówi? No, co mówią policjanci, jak zatrzymują ludzi w Stanach? Ręce gdzie trzeba dać? Na kierownicę, tak? Ręce na kierownicę, dokumenty, znaczy podać dokumenty, otwierają drzwi. Joanna przyjechała sobie kiedyś na wycieczkę na granicę Stanów z Meksykiem. Jechała samochodem, no i zwiedzała, oglądała i właśnie miała taką przygodę. Tak się zdarzyło, że przebywała wtedy, bo Joanna jest doktorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, antropolożką, kulturoznawcą, a z pochodzenia jest też Romką. Kojarzycie, co to znaczy, że ktoś jest Romem, tak? Okej. Okay. Jej kolor skóry jest, powiedzmy, nieco ciemniejszy niż nasz. No i sobie jedzie tym samochodem, zwiedza. A była wtedy na stypendium na amerykańskim uniwersytecie. W Yale, takim bardzo prestiżowym uniwersytecie. I miała chwilę wakacji, więc jeździła po Stanach samochodem. I jakiś takich dwóch policjantów z prowincji amerykańskiej mówi, a co ty tu robisz? A ona mówi, a jestem stypendystką super uniwersytetu. Na pewno, tak? Przecież przyjechałaś z Meksyku, ukradłaś to auto. No i trafiła do celi. No i posiedziała tam chwilę, została po prostu zatrzymana. Bo policjantom jak gdyby nie mieściło się w głowie, tym bardziej, że to jest granica z Meksykiem, tam wtedy pojawiali się nielegalni emigranci. I nie mieściło im się w głowie, że ktoś z troszkę innym kolorem skóry może być naukowcem na Uniwersytecie w Yale. Jak to mówią Anglicy, Amerykanie, making the long story short, czyli streszczając to, afera sięgnęła nawet, słuchajcie, Departamentu Stanu i Joanna dostała oficjalne przeprosiny, że naukowca w taki sposób potraktowana. I opowiadała mi między innymi tą historię i wiele innych swoich historii. Też właśnie to są historie o stereotypach, to są historie o tym, że ktoś na przykład z innym kolorem skóry nie może być naukowcem i takich naszych uprzedzeń. No i rozmawialiśmy o wielu rzeczach, między innymi o tym, że to była fajna historia do filmu, nie uważacie? Że nagle się okazuje, że ktoś jest właśnie jednak profesorem, a policjanci biorą go za uchodźcę, przepraszam, czy uchodźczynię. No i jak to w życiu, pewnego dnia, kiedy się spotkałem z Joanną, tak jak mówię, profesor, antropolożka, prowadząca wykłady właśnie w każdym uniwersytecie na świecie, w Europie, i Sorbona, i Yale, i inne miejsca właśnie na świecie, Stanford, Cambridge, takie fajne nazwy, Dąbrowa Górnicza też, myślę, że to też taka ważna nazwa. I Joanna mówi, wiesz co, pracuję z Netflixem. Kojarzycie Netflix, nie? Oglądacie, co oglądacie? Oglądacie coś na Netflixie? Co oglądacie?
Tylko mi nie mówcie, że seriale, bo to wiadomo. No, co oglądacie fajnego coś? No powiedzcie, bo sam chętnie też zobaczę. Dobra, słuchajcie, jest taki serial, który się nazywa Infamia, nie wiem, czy znacie. Tak? Ktoś znał. I to jest właśnie serial, który gdzieś tam za nim stoi Joanna, która też sobie pomyślała, trzeba opowiedzieć o tej romskiej społeczności, trzeba opowiedzieć, że to są dokładnie tacy sami ludzie jak my. Także to jest Joanna. To jest dla mnie super obywatelka i moja rówieśniczka przy okazji. Czy mogę prosić następny slajd? Dziękuję bardzo. Dobra, słuchajcie, Aretha Szpura. Ktoś widział, znał, słyszał? A kojarzycie, nie wiem, Justina Biebera? Rihanna, tak? To jest ta Under My Umbrella, Ella, to jest ta? To jest Rihanna? Okej, tak? Aretha Szpura szyła dla nich ciuchy. Miała swoją firmę taką modową. Ubierała ich. Natomiast będąc w branży modowej, uznała, że to jest nieciekawe szczególnie. To znaczy, z czym się wiąże moda, z czym się wiąże robienie ciuchów, jak myślicie? Szycie. Z bardzo wieloma kwestiami. Z wyzyskiem, bo ktoś szyje te nasze ciuchy za $2, a sprzedajemy je, czy tam za $20, $200, $2000, różne, nie? A wasi rówieśnicy na przykład szyją ciuchy w Bangladeszu, które potem są sprzedawane bardzo drogo. Odpady z branży modowej, te wszystkie chemikalia, to wiecie, utylizacja tego. Kiedyś słyszałem, bo Aretę też znam, także znam Joasię, znam Aretę. Aretha kiedyś powiedziała, że bodajże sprzedaje się tylko 20% tych wszystkich ubrań, które są na rynku. 20%. Całe 80%. Nie wiem dokładnie, czy to dotyczyło jakiejś jednej firmy, czy ogólnych danych z tego sektora odzieżowego, ale sobie pomyślcie, nie? No zresztą, ile macie ciuchów, których nie nosicie? Macie? Macie trochę, nie? Nie będę mówić, ile ma moja żona. Ile ma moja żona butów? No dobra, ja mam takie buty. Mam buty zresztą z Lego, nie? Wiecie. Elegancja. Kupiłem sobie, ale długo je noszę. Słuchajcie, więc i Aretha sobie pomyślała, nie, to nie może tak być. I zaczęła właśnie myśleć, jak uratować świat. Wydała książkę, ja wam pokażę tę książkę, zobaczcie sobie, to jest bardzo fajnie wydana książka, możecie sobie przejrzeć, tylko żeby do mnie wróciła. Z tej książki między innymi jest ten quiz, jest ten test, który wam zrobiłem. Chodzi o to, żeby troszkę się zastanowić. W tej książce macie i o tym właśnie, jak być aktywnym, i o tym, jak kupować mniej, jak używać mniej, jak korzystać ze świata. Jest taka na przykład piramida, że niekoniecznie musicie wszystko kupować. Możecie coś naprawić, możecie kupić używane, możecie oszczędzać. Wiecie, to też jest wszystko dla was. Także książkę polecam, chociaż znowu, no książka jest przedmiotem. O, widzisz, popatrzyłeś się na grzbiet, którego ta książka nie ma, nie? Czyli ona jest też wydrukowana i przygotowana w taki sposób, żeby była jak najbardziej ekologiczna, tak? Że jest lekka, że... No, wiecie, to też byłoby nieprawdą, gdyby taka książka właśnie, jak ma być świat uratowany, no, jakoś miała taki duży ślad węglowy. A słyszeliście o śladzie węglowym? To kiedyś może usłyszycie, bo dzisiaj mamy troszkę chyba mało czasu jednak. Dobra, i następny superbohater. Słuchajcie, aha, bo Asia jest taka mniej więcej w moim wieku, Aretha ma 30 lat, a Harry Potter, Michał Rogalski, ile ma lat? No, tak na oko. Od 16 do 20 mówisz? No dobra, no nie wiem, w chwili zrobienia tego zdjęcia Michał miał 20, no. Słuchajcie, słyszeliście o nim? Pani słyszała, tak? Coś. Okej. No dobra, Michał Rogalski. To w ogóle imię Michał jest, widzę, bardzo istotne dla tego projektu. Michał Rogalski, Michał Szyszka, Michał Łyczak, wiecie, mój syn też ma na imię Michał, ale to bez związku. Ale właśnie Michał Rogalski jest mniej więcej rówieśnikiem mojego syna. Urodził się w roku 2001. Jak się ktoś urodził w roku 2001, to teraz ma 22 lata, ale jak się ktoś urodził w roku 2001, to miał na przykład przyjemność uczyć się do matury podczas czego? Jak myślicie? Jak kojarzycie też coś takiego? Pandemia? To już doktor Szyszka o tym mówił.
No? Więc była pandemia. I Michał sobie siedział, uczył się, tak zakładam, że się uczył, siedział przed komputerem i też przyglądał się temu wszystkiemu, co się dzieje w Polsce, tak? Czyli przyglądał się spływającym danym, konferencjom prasowym ministra, przyglądał się liczbie respiratorów, liczbie zachorowań, liczbie zgonów i coś mu się tutaj nie zgadzało. I Michał pomyślał tak, nie, coś z tym muszę zrobić. I Michał Rogalski to jest taki facet, który właśnie przygotowując się do matury, przygotował najważniejszą, największą polską bazę danych dotyczącą właśnie pandemii. Tam były respiratory, miejsca w szpitalach, zgony. Facet, który ma 19 lat, uczy się do matury i to robi. Robił to sam, myślicie? Trochę robił sam, a trochę nie robił sam. Po prostu otworzył taki formularz w internecie i też pobierał, znaczy ludzie wpisywali dane lokalne, on je weryfikował. Czyli to też to, co było w projekcie, prawda? Sprawdzanie informacji, fact-checking, ale też wspólna praca. Także to są trzy przykłady super obywateli, takich właśnie dla mnie ludzi, którymi ja się też inspiruję. To jest to, że od Joanny nauczyłem się tego, wiecie, żeby się nie poddawać, żeby też nawet z takiego momentu, jak została zatrzymana w areszcie gdzieś na granicy po prostu Stanów i Meksyku, że można wyciągnąć coś bardzo fajnego. Areta robi bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi właśnie o takie budowanie świadomości i to też, że ona się zorientowała, że ta branża, w której jest, jest po prostu i może być szkodliwa, może być niebezpieczna, a Michał siedzi, robi, wklepuje te dane. Został nagrodzony wieloma fajnymi nagrodami, między innymi taką nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich. Coś fantastycznego, trzeba brać przykład, myślę, z takiego gościa. Poproszę o następny slajd. Słuchajcie, i teraz tak, kiedy zaczynał się rok akademicki w tej uczelni, to właśnie był taki wykład profesora Michała Zembali. Profesor Michał Zembala jest kardiochirurgiem. Jest człowiekiem, który, jak wam się coś dzieje z sercem, to operuje, tak? Znaczy też niesamowicie precyzyjnie otwiera ludzi, naprawia im serca. I ten wykład też był zatytułowany właśnie Dlaczego warto? Dla lekarza zawsze warto, tak? Ratuje życie, odkrywa coś, dokonują niesamowitego też postępu. Medycyna w tej chwili rozwija się w sposób niesamowity. I też właśnie profesor Zembala pokazywał zdjęcia swoich pacjentów. Ja wam pokazywałem trzy historie o trzech osobach, o trzech ludziach, ale tacy ludzie, wiecie, może mieszkają w waszym bloku, może mieszkają na waszym osiedlu, może mieszkają w waszym mieście, więc warto się nimi inspirować, warto też brać z nich przykłady. I jeszcze chcę wam powiedzieć, że no właśnie dlaczego warto? No wiecie, życie jednak ma sens. Zdecydowanie dla was, którzy macie te naście lat, może czasem w to nie wierzycie. Ja jak miałem kilkanaście lat, myślałem sobie, że życie czasami nie ma sensu, ale ono ma sens, uwierzcie mi. Życie naprawdę ma sens. Fajnie jest zrobić coś dla innych, uwierzcie mi. To też żyjemy w takim środowisku, w takim społeczeństwie, że myślimy sobie, a to ja jestem najważniejszy, ale znowu, uwierzcie mi na słowo, że dobrze jest zrobić czasem coś dla innych. Znowu, to trzecie, ten trzeci argument, że nie mamy tutaj nieograniczonego czasu, on może być w tej chwili kontrowersyjny. Toczą się badania nad może nie tyle nieśmiertelnością, a aśmiertelnością, to znaczy, żebyśmy sobie poradzili z chorobami, żebyśmy się też zaszczepili na wszystko możliwe i że jeśli nie zginiemy w jakimś wypadku, to dożyjemy mniej więcej 120 lat. Pisze o tym Harari, Google ma taką firmę, wiecie, to a propos tych różnych też spiskowych i niespiskowych teorii, że w Google toczą się po prostu i toczyły prace nad jak gdyby wydłużaniem życia, nad ułatwianiem życia, ale przyjmijmy, że ten czas jednak nie jest nieograniczony. Poza tym powiem wam tak, że jak komuś pomożemy, jak zrobimy coś fajnego i nie tylko dostaniemy nagrodę czy coś, ale nawet sami się poczujemy docenieni, no nam jest lepiej. Fajnie jest zrobić coś istotnego, bo to gdzieś tam zostaje, to daje dużą satysfakcję. No i taki moment, że wiecie, na przykład znowu jak czasami odwołuję się do Stanów Zjednoczonych, to nie wiem, czy kojarzycie, ale często jest tak, że
czy jakaś biblioteka, czy jakieś muzeum, czy jakieś galerie, mają czyjeś imię, tak, że coś jest, nie wiem, galerią Rockefellera, coś jest galerią jakiejś rodziny, bo ludzie się po prostu chcą dzielić, chcą tym, że jak już zrobili bardzo dużo hajsu, dalej się mówi hajs? Czy co się teraz, jak się teraz mówi na pieniądze? Forsa? Klops? Co? No jak mówicie na pieniądze? Może być, mówicie na pieniądze, okej, może być. Więc jak macie dużo może być, to też możecie potem z tego coś po prostu pozostawić po sobie. Dobra, poproszę o następny slajd. Super, wiecie co, ja się w międzyczasie napiję. I teraz, kto ma wielorazowe bidony, butelki? Ty masz. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie skorzystać jednak z wielorazowych butelek, a nie z jednorazowych, no bo wiecie, ile tych plastikowych butelek się produkuje na świecie? Milion. Za dużo. Za dużo. Dobra. Słuchajcie, i takich znowu parę porad, które też są oparte o to, co robili ci ludzie, jak to się wszystko działo, jak to wyglądało. Nie wiem, widzieliście księżula w internecie? Co zrobił ostatnio? Była historia księżula z rurkami, nie? Tak? Było czy nie było? Widzieliście to? No dobra. Księżulo, taki gość, który je i potem to recenzuje, opowiada, że dobre, że niedobre, że kebab dobry, niedobry. Zobaczył, że jest w Warszawie takie miejsce z rurkami z kremem. Tak? No. No to wiecie przecież, nie? Czyli właśnie, jest księżulo, który zrobił coś dobrego, tak? Fajnie, że zrobił coś takiego dobrego? Jak myślicie? Jest super obywatelem księżulo? Jest, myślę, że jest, tak? Uratował jakiś biznes, pokazał właśnie, z czego skorzystał. Słucham? Z czego? Z internetu skorzystał, nie? Ze swoich zasięgów skorzystał, tak? Że po prostu coś takiego. Więc znowu, słuchajcie, więc można być tak jak księżula, nie? Czyli trzeba mieć najpierw followersów i wszystko. Ale znowu nie każdy będzie jak księżulo, nie każdy będzie miał w internecie aż takie zasięgi, ale się tym nie przejmujcie w ogóle. To znaczy znowu, wiecie, ja jestem prawnikiem i całe życie byłem prawnikiem i tak sobie myślę, że bardzo fajnie jest właśnie świadomie korzystać ze swoich praw. Niedługo będziecie mogli głosować w wyborach. W niektórych miastach, jak macie 16 lat, to już możecie na przykład głosować w budżecie obywatelskim. Bardzo wam proszę, znaczy bardzo was proszę, korzystajcie z tego. To też już dzięki temu, że głosujecie, możecie być super obywatelami. Więc znowu, korzystajcie z praw. Głosujcie. Tutaj widzicie, jest taki skrót. Używaj UODIP. Co to znaczy, jak myślicie? Ten skrót jest bardzo trudny. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Słuchajcie, to też jest tak, że wszystko, co się dzieje w tej sferze publicznej, wszystko, na co są wydawane pieniądze waszych rodziców z podatków i takie, no, środki publiczne, o tym wszystkim władze nas powinny informować. I między innymi to, co robił Michał, kojarzycie Michała, tak? Michała Rogalskiego? On z tego dokładnie korzystał, a nawet on też prowadził i wprowadzał te informacje do takiego szerszego obiegu. Jest taki człowiek, też nazywa się Radek Karbowski i on na przykład analizuje oświadczenia majątkowe posłów i sprawdza, czy dorobili się dużo, mało, legalnie, nielegalnie, no bo to jest też jego prawo. Używa właśnie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Można pisać, słuchajcie, petycje. Jest taki przepis nawet w Konstytucji, że do władz publicznych można pisać petycje. Coś wam się nie podoba? W świecie? W szkole? Na waszym osiedlu? W waszej gminie? Na pewno wam się może coś nie podobać. Napiszcie petycję, spróbujcie. Władze też muszą na to odpowiedzieć. Jak są jakieś, wiecie, listy poparcia, jakieś aktywności, no jeszcze nie jesteście w tym wieku, żeby je podpisywać skutecznie, ale poproście, nie wiem, tatę, mamę, starsze rodzeństwo. Bądźcie po prostu aktywni. Redagujcie coś czasami, wiecie, jakieś listy, jakieś wnioski, spróbujcie, jak gdyby informujcie o pewnych rzeczach.
Także redaguj i reaguj też, reagujcie, nie bądźcie obojętni. Bardzo ważną rzecz powiedział profesor Marian Turski, żeby właśnie nie być obojętnym. Nie wolno być obojętnym w życiu. Znaczy, dobrze jest nie być obojętnym. Słuchajcie, małe rzeczy. Bardzo fajnie jest zorganizować coś, co się nazywa, to jest też następna skandynawska rzecz, dugnat. Jak myślicie, co to jest dugnat? Forma imprezy. Tak, forma imprezy, tylko wiesz co, impreza jest potem. Bo najpierw niestety trzeba się czymś zająć. Znaczy, najpierw trzeba coś zrobić i ta forma imprezy polega na tym, że zbierają się mieszkańcy jakiejś nawet budynku albo jakiegoś osiedla i mówią, wiecie co, chcemy posprzątać albo chcemy coś ogarnąć tutaj, nie wiem, chcemy zbudować boisko, chcemy postawić huśtawkę, coś takiego. I to się okazało, słuchajcie, że w Skandynawii ten obyczaj dugnat, on funkcjonuje od wieków, ale okazuje się również, że ten obyczaj był znany w Polsce i to był znany w XV wieku, jak pamiętam, ponieważ w rozprawie między panem wójtem a plebanem jest opisana taka sytuacja, która się nazywa tłoka. I ta tłoka, o proszę, w XVI wieku, przepraszam, Mikołaj Rej o tym napisał, że jak trzeba było coś zrobić na wsi, albo, nie wiem, jednemu gospodarzowi bardzo dużo obrodziło zboża i nie mógł tego sobie, z tym sobie sam poradzić, to robił tak zwaną tłokę i na tą tłokę, właśnie na tej tłoce po prostu tłok ludzi, tłum ludzi, przychodzili, a potem właśnie co było, tak jak ty powiedziałeś, była impreza. Wszyscy się cieszyli, świętowali. I właśnie o imprezie block party w Szkocji, w Anglii, w Irlandii, robi się imprezy takie, wiecie, na jednej ulicy. W Holandii zamyka się, nie wiem, kawałek ulicy, ludzie świętują. Coraz więcej tego jest w Polsce i to jest strasznie fajne. Święto wiosny, święto ulicy. Moi przyjaciele w Poznaniu takie rzeczy organizują. Święto czegokolwiek, nie wiem, można zrobić święto czego, nie wiem, listopada. Jest takim pięknym miesiącem, że można go świętować. Dobra, słuchajcie, więc warto robić takie małe rzeczy. Świętować sukcesy. Warto, bardzo, bo też często mówimy, o Jezu, to nam nie wyszło, to nie wyszło, ale warto sobie poświętować, warto się cieszyć, nie zrażać się porażkami, pamiętajcie, to na przegranych, na jakichś problemach można się bardzo wiele nauczyć, no i bądźcie w kontakcie, to znaczy sieciujcie się, macie jakąś ekipę znajomych, macie pewnie grupę na Messengerze, na WhatsAppie, czasem warto coś zrobić, komuś pomóc, tak, może jest jakaś starsza pani, której warto zrobić zakupy, warto takie rzeczy robić. I poproszę o następny slajd, już się nie martwcie, ostatni. Dobra. Słuchajcie, dlaczego to jest kanapka i dlaczego tu jest informacja? I to jest też właśnie troszkę o fake newsach, troszkę o dezinformacji. 2 tygodnie temu byłem na konferencji, nie takiej fajnej, ale też fajnej, w Pradze. I pojawił się tam profesor Timothy Garton Ash. Profesor Timothy Garton Ash jest bardzo znanym historykiem z Cambridge, historykiem zajmującym się naszą częścią Europy i miał tam taki właśnie wprowadzający wykład, który zaczął od tego, że no, przyleciałem do was chyba z Londynu, miałem ze sobą kanapkę, macie kanapki ze sobą? Ma ktoś? Nikt nie ma. Ale wiecie, on miał kanapkę, którą sobie kupił w sklepie. Kanapka była zawinięta w folię, czyli też nie była szczególnie eko, no ale nic nie wymyślimy. I teraz przyglądał się tej etykiecie na kanapce i zobaczył tam wszystko, skład tej kanapki, kalorie, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, alergeny, wiecie. Teraz nawet, nie wiem czy widzieliście, ale jest ten Nutri-Score. Widzieliście Nutri-Score na jedzeniu? Nie? To jest tak jak klasy energetyczne, nie wiem, lodówki czy pralki, tak? Że masz klasy jedzenia. Wszystkie dobre rzeczy są E, czyli najgorsze, tak? Wczoraj jedliśmy orzeszki w czekoladzie, Nutri-Score E, ale za to były pyszne. Więc pochodzenie składników, czy jest jakieś fair trade, nie fair trade, tak? Czyli czy znowu użyto do tego dużo wody, mało wody, ślad węglowy. Niedługo na kanapkach będzie, wiecie, taka lista jak kiedyś książka telefoniczna albo encyklopedia. I to jest kanapka. Rzecz, którą mamy, kupujemy w kiosku. A tu mamy informację. Pojawia się jakaś informacja w internecie. Bez daty produkcji, tak, bez naszego składu. Wiecie, o co chodzi, że ona jest pozbawiona tego właśnie kontekstu. My coś widzimy, my coś wiemy, wcale być może czegoś nie wiemy. Tak jak mówił pan doktor Szyszka, w
pewnym momencie dostajemy taką informację, więc kanapka ma bardzo dużą przewagę nad informacją, bo kanapkę możemy zweryfikować, a informację powinniśmy weryfikować, bo warto jak gdyby wiedzieć, czego się dowiadujemy, warto wiedzieć, co mamy wiedzieć i warto wiedzieć, skąd to się wzięło. Często jest tak, że już nawet jakaś redakcja, jakieś źródło informacji nam pozwala zidentyfikować, czy zatrujemy się tą kanapką, czyli czy się zatrujemy tą informacją, czy ona jest prawdziwa, czy ona jest nieprawdziwa. Także słuchajcie, no życzę wam smacznego, życzę wam teraz jeszcze owocnych obrad dalszych. Bardzo serdecznie dziękuję. No i to tyle. Jeszcze ostatni slajd, gdzie mam też napisane, że dziękuję. Dziękuję. Tu jest mój namiar, jakbyście czegoś potrzebowali, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Okay. Dziękuję. Do kolejnego tematu, który wydaje mi się równie interesujący, internet i takie dodatkowe hasło konstrukcja czy destrukcja. I więcej na ten temat powie pani doktor Edyta Nowak-Żółty, którą bardzo serdecznie zapraszam. Tak. Nie, no, chodzę po sali. A, rozumiem, czyli... Czyli mam mówić, czy nie? Tak, tak, do mikrofonu. Dobrze. Dobrze. No to bardzo serdecznie was witam. Nazywam się Edyta Nowak-Żółty i przyjechałam do was z przepięknego Bielska Białej. Kto był kiedykolwiek w moim przepięknym mieście? Wow! To tak może niedużo, ale cieszę się, że byliście. A nie jeździcie w góry do Szczyrku na narty? Gdzieś tam do Wisły, nie? Bardzo serdecznie was zapraszam do Bielska Białej, gdzie internet też sięga. I takie moje króciutkie wystąpienie, ponieważ zakładany czas mojego wystąpienia to jest 15 minut, to jest taka refleksja nad tym, czy internet jest dobry czy zły. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które urodziło się bez internetu, bez stałego łącza internetowego. Kiedy pierwszy raz grałam, słuchajcie, w teledysku mojego męża, mój mąż jest muzykiem, ma zespół, nagrał 8 płyt i 25 lat temu, pamiętam, nagrywaliśmy teledyski do pierwszej płyty tego zespołu. To kiedy grałam w tym teledysku, w takiej trochę niekomfortowej roli, ale może nie będę przyznawała się jakiej, to nie wiedziałam, że za 25 lat będzie YouTube, będzie internet i że to wszystko zostanie na tym internecie i nie wiem, czy ku mojej chwale, czy nie chwale, zobaczymy. Tutaj przekazują państwo, że czas się wydłużył. Zobaczymy, czy będziecie chcieli w ogóle rozmawiać o tym, jak ten internet w ogóle na was oddziałuje i jak z niego korzystacie. Ale właśnie, 25 lat temu nie wiedziałam o tym, że wszystko, cokolwiek tam gdzieś wrzucimy w czeluście tego internetu, to zostanie. No i teraz można by się z tego pośmiać, a można by ewentualnie próbować jakoś z zażenowaniem to usunąć. Różnie to z tym bywa. Słuchajcie, jak myślimy sobie... No właśnie, pilocika dostałam, ale czy to się przeskakuje? Nie przeskakuje. Nie przeskakuje, więc będę prosiła o to, żeby przeskakiwać te slajdy. Chyba, że mam tam jakoś kierować do was. Nie. Nie. Okej. Okay. Ja mam pojawiające się linijka po linijce, także możecie nawet wszystkie naraz państwo wrzucić od razu. Zobaczcie, to co najpierw, od czego najpierw zaczynam, to jest konstrukcja. Możemy wszystko sobie wrzucić razem, te wszystkie hasła. Ja jestem nauczycielem, jestem też osobą, która bardzo dużo się uczy, rozwija, bardzo dużo czytam tradycyjnych książek papierowych, ale też w ogromnej mierze korzystam, ucząc się z internetu. W ogromnej mierze. Z jakiego źródła wykorzystacie, jak się czegoś uczycie? Na przykład, nie wiem, czegoś nie rozumiecie na matematyce. Gdzie szukacie pomocy? Jak to robicie? Macie takie pomysły? Jest podobno na YouTubie pan, który się nazywa pan Gwiazdeczka. I on tłumaczy coś. Tak?
Okej. To jest taka sytuacja, ponieważ mój syn skończył liceum zupełnie niedawno, ma teraz 19 lat, skończył liceum w Bielsku-Białej, to kiedyś jak był w młodszych klasach opowiadał, że jest na YouTubie taki człowiek, nazywa się Gwiazdeczka i on tłumaczy na przykład matematykę. Ja mówiłam mu dobrze, tak? Gwiazda, okej. Dobrze, no to rozumiem, że panie doktorze, pan się uczy ciągle tej matematyki, aha, rozumiem, jest pan na bieżąco. I jak ja sobie pytałam mojego syna, ale po co ci ten pan Gwiazda i ten YouTube, skoro ty masz panią nauczycielkę w szkole? A on mówi mi, wiesz mamo, bo ja tak nie do końca czasami rozumiem czegoś w szkole, wstydzę się zapytać, boję się zapytać, albo myślę sobie, że będą krzywo na mnie patrzyli i dziwnie, to ja wolę na YouTubie sobie sam pooglądać i spróbować się tego nauczyć. Ja mówię tak, ale co jest jeszcze lepszego na tym YouTubie niż twoja pani w szkole, która ewentualnie zawsze odpowie ci na pytanie? A mój syn mówi tak, na YouTubie możesz gościa cofnąć i posłuchać coś jeszcze raz, a pani w nieskończoność się nie zgodzi cofać tą wiedzę, bo już w końcu się zirytuje i zdenerwuje. Więc słuchajcie, internet w kontekście konstrukcji, czyli tego, co nam daje, to na pewno jest dostęp do wiedzy świata. Jeśli państwo znacie język angielski, to możecie państwo korzystać z wiedzy z całego świata i to bardzo często jest ta wiedza dostępna. Ja staram się zrozumieć tych, którzy są ze świata naukowego. To bywa trudniejsze niż w takim potocznym języku, ale na przykład bardzo interesuję się mózgiem, jego możliwościami. Jakieś 2 lata temu znalazłam sobie na YouTubie właśnie małżeństwo Elizabeth and Robert Bjork, którzy są wykładowcami, profesorami w Uniwersytecie w Kalifornii. I oni zajmują się mózgiem i badaniami nad mózgiem. Ja zaczęłam oglądać ich konferencje i ich wystąpienia i nagle do mnie dotarło, mój Boże, nie muszę tracić czasu, tracić pieniędzy, żeby jechać do tej Kalifornii, siedzieć tam, słuchać ich, to mogłoby być poza moim zasięgiem, a tak siedzę sobie w domu w Bielsku-Białej i słucham sobie tych profesorów i uczę się od najlepszych na świecie. Od tych, którzy teraz robią eksperymenty, badania, ja dzięki YouTube'owi mam do nich dostęp. Więc to jest ogromna wiedza z całego świata. Mądrość polega na tym, co wybierasz i jak wybierasz, tak? Bo to oczywiście trzeba mądrze decydować. Pierwsze hasło, które tu się pojawiło, to jest szybka i wygodna komunikacja z całym światem. I to przez pandemię, dzięki pandemii, żeśmy to odczuli, że jak nam nie pozwolono wychodzić z domu, to nam to nie przeszkodziło budować relacje. Osobna sprawa jest taka, czy my wolimy budować relacje twarzą w twarz, czy my wolimy budować te relacje takie, no w ogóle, żeby z kimś porozmawiać, bo trochę ktoś może powiedzieć, ale chwileczkę, ale jak ja się na Zoomie spotykam z moją babcią, która mieszka w Gdańsku, albo ja mam na przykład rodzinę w Hamburgu, moją taką osobistą i połączyłam się z nimi na Skype'ie, na Zoomie, to ja ich też widzę, ja widzę mikroekspresję twarzy, no to bez przesady, to jest w ogóle fajna relacja. Ale naukowcy mówią, że tak nie do końca, że lepiej czuć człowieka, czasami go dotknąć chociażby na cześć, bo to jest oksytocyna, która prawdopodobnie się nam w mniejszej mierze tam wydziela, jak widzimy kogoś na ekranie Zooma. Ale niemniej jednak jest to kontakt z całym światem. Teraz mamy WhatsAppa, prawda? Jedziemy sobie na przykład za granicę na wczasy i bardzo często się komunikujemy na WhatsAppie i mówimy sobie, a szybko i za darmo i w ogóle dzięki internetowi to mogę się łączyć ze wszystkimi. Słuchajcie, grupy osób o podobnych zainteresowaniach. To jest fajne. Z jednej strony psychologowie mówią tak, ojej, pozamykaliśmy się w pewnych bańkach informacyjnych, ludzie się nagle pogromadzili wokół siebie, zaczęli włączać się w jakieś grupy, na przykład facebookowe, takich ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, czytać określone gazety, oglądać kanały telewizyjne i jejku, co to może być? I psychologowie mówią, no nie jest to za dobre, bo my trochę żyjemy w takiej ułudzie jednomyślności. My myślimy sobie, jak moja grupa na fejsie myśli i mówi, to jest prawda, to znaczy, że wszyscy tak mówią. A to nie jest prawda, ponieważ na tym fejsie i na tych grupach i tych grup jest bardzo, bardzo dużo. I kłopot polega na tym, jak to mówią psychologowie, że fajnie być w jakiejś grupie, ale też fajnie umieć komunikować się z ludźmi z innych grup.
Przykładem takich baniek informacyjnych, słuchajcie, jest kwestia na przykład szczepionek i antyszczepionkowców, tak? Ludzie dorośli gdzieś się tam pogrupowali. Jedni się zamknęli w tych bańkach mówiących, o, szczepionki na COVID są dobre. Inni się zamknęli w bańce, nie, 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 to jest jakaś mafia, zmowa, czary-mary w ogóle. I teraz ktoś może powiedzieć, ale chwileczkę, ja mam prawo wierzyć w to, co ja chcę wierzyć, ja mogę. To nie ulega wątpliwości, że masz prawo i że możesz. Kłopot polega na tym, żeby o tym rozmawiać bez napięcia, bez agresji, bez obrażania siebie, bez poniżania. No to wtedy będzie fajnie, będziemy się wszyscy rozwijać. A my nie do końca to potrafimy. Słuchajcie, zakupy. No kto z was nie kupował nigdy niczegoś na internecie? Nie to, że jest taniej, to jeszcze można sobie dokładnie pooglądać. Co prawda nie przymierzę tego, ale ja tak myślę sobie, że wy, wasze pokolenie, to już macie taki nawyk, czy można odesłać coś, prawda, i bardzo szybko. Ja ostatnio w ogóle odkryłam, że w pewnej księgarni, nie będę mówiła żadnej nazwy, te książki kupione na internecie są dużo tańsze niż te, które leżą na półkach tej samej księgarni, ale na półce są droższe. Zapytałam panią, dlaczego tak jest? A pani mówi, a bo wie pani, bo wynajem, marża, pracownicy i tak dalej, no to musi być tu droższe. To zaczęłam zamawiać, wyobraźcie sobie, książki, których kupuję bardzo dużo, tylko i wyłącznie na internecie i odbierać je w tym sklepiku, który mieści się blisko mojego domu i w ogóle dużo taniej mogę wtedy te książki kupować. Bardzo duża oszczędność czasu i taka, moim zdaniem, taka wewnątrzsterowność, jak dla mnie wewnątrzsterowność, czyli tak, ja wchodzę sobie na te strony, o których ja decyduję, że chcę coś kupić, tak, i przeglądam sobie pewne tam rzeczy, natomiast jak tak idę przez hipermarket, to dziewczyny wiedzą i jak widzę te wystawy sklepowe, to być może jest tak, że nie raz, nie dwa połakomię się na coś, czego w ogóle nie potrzebuję, nie chciałam, ale to, co robi marketing, to walka o to, żeby wzbudzić nasze potrzeby w nas, tych, których nie mieliśmy, idąc do tego hipermarketu. Sieci społecznościowe, fajna rzecz, my sobie się gdzieś tam w jakichś sieciach społecznościowych uczestniczymy. Słuchajcie, Discord, to jest, myślę, wasz drugi dom. Kto tutaj nie ma Discorda? Kto tu nie gada na Discord? Panów starszyzny nie pytamy. Starszyzny nie pytamy. Ten mój 19-letni syn, to ja mam wrażenie, że język angielski to jest dla niego drugi język ojczysty i niestety doszłam do tego, że to się stało dzięki Discordowi. Jak był w 8 klasie, tam do 8 klasy, to miał przeze mnie tam wymierzony czas korzystania z internetu i grania na internecie tam w jakichś tam odpowiednich platformach. Jak poszedł do liceum, to pozwoliłam mu taką większą swobodę mieć i pozwoliłam mu właśnie wejść na takie platformy międzynarodowe. I w pewnym momencie, jak on był gdzieś tam w środku liceum, przechodząc koło jego pokoju, usłyszałam, że on po prostu, mówiąc potocznie, naparza po angielsku tak jak po polsku. I mówię go później, ale z kim ty w ogóle rozmawiasz? A on mówi, no na Discordzie, mama. A mówię, ale z kim? On mówi, a dzisiaj to był Chińczyk, dzisiaj był facet z Berlina, dzisiaj był z Londynu. Ja mówię, ale to tylko po angielsku? On mówi, no matka, no przecież tam się tylko po angielsku rozmawia. I nagle zrozumiałam, że to, że nie pozwalałam mu wcześniej korzystać z takich platform, to wcale nie było dla niego dobre. Język angielski na poziomie rozszerzonym zdał prawie na 100%, dosłownie na 98% i cały czas do matury mówił, ale czego tu się uczy z tego angielskiego, ale czego? Ja mówiłam mu, Kacper, ucz się, to jest matura, to jest gramatyka. On mówi, ale czego tu się uczyć, jak przecież wszyscy rozmawiają po angielsku i rzeczywiście się to sprawdziło, tak? Czyli to jest w ogóle niebywały taki dostęp też do wiedzy. Praca zdalna. No tutaj jak dorośniecie, to będziecie świadkami tego, że to też niektórym z nas bardzo ułatwiło życie. Jak ktoś jest mamą, mały ma dzieciątko albo jest w ciąży, to bardzo często się dzisiaj pracodawcy zgadzają, żeby zostać w domu, pracować zdalnie. Ja mam w rodzinie takich ludzi, którzy ukończyli studia i zdobyli fajne prace. Myślę akurat o takich ludziach młodych, którzy mieszkają w Krakowie z mojej rodziny. To powiem szczerze, że większość z nich pracuje tak, że raz w tygodniu jest w firmie, a 4 dni jest w domu. Pracują zdalnie, mają takie akurat prace. I pomyślałam sobie, wow, 3 lata temu to by mnie to zastanawiało i dziwiło. Jak to możliwe, że moja siostrzenica, mój bratanek, że on 4 dni na 5 pracuje w domu, że to jest jakieś nienormalne. Ale dziś, po 3 latach prawie pandemii, myślę sobie, to jest normalne i to jest fajne. Poproszę o kolejne jakby hasła, żebyśmy tutaj doszli. Rozrywka. Jestem przekonana, że państwo korzystacie z internetu na przykład słuchając muzyki, tak? To tutaj myślę, że Spotify jest na pierwszym miejscu. Czy jakie są jeszcze strony, w których słuchacie muzyki? Okej.
No widzicie, słuchacie, nie? Rozrywka to mogą być też filmy, to może być też kultura. Tutaj mam na końcu, zobaczcie, rozwój wszechstronny. Bo jak Państwo chcecie, obejrzycie dzisiaj genialny film na wysokim poziomie albo serial, również dzięki internetowi, albo obejrzycie spektakl teatralny, albo sobie pójdziecie do muzeum wirtualnie. Jakby nie było, to jest kultura, prawda? Kultura i psychospołeczne wsparcie. Wyobraźcie sobie, że dużo teraz psychologów, moich przyjaciół, pracuje bardzo dużo, na okrągło, dlatego że czasy są trudne dla nas wszystkich, ale dla was młodych chyba jeszcze trudniejsze. Gdzieś nas to przerosło, wszystko, co się ostatnio podziało. Pokazał to raport Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej, że trudno i ciężko wam się żyje. Nam też, ale ten raport był o młodych ludziach i okazało się, że wśród moich znajomych psychologów wielu z nich prowadzi zdalne terapie. Bo na przykład zgłaszają się do nich ludzie na przykład właśnie z Gdańska, z Warszawy, z Wrocławia i okazało się to być fajne i w ogóle fajnym takim narzędziem komunikowania się z człowiekiem. Mało tego, niektórzy klienci czy pacjenci mówią, ja się bezpiecznie czuję, jak w trudnych chwilach jestem w swoim domu, w swoim pokoju, nie ma tu obcej osoby, a ja mogę pani lub panu na ekranie, który jest moim psychologiem, opowiedzieć o tym, co mnie trapi, co mnie przeraża, przeciąża. I to jest dla mnie bezpieczniejsze, bo chyba bym nie dała rady tego zrobić, jakbyśmy tak siedzieli blisko siebie i czułabym panią, pani oddech, nie wiem, zapach ciała. Niektórzy są na to wrażliwi i mówią, wtedy chyba bym się czuła mniej bezpiecznie. Więc to jest w ogóle ciekawy trend i ciekawa droga, że nawet wsparcie psychologiczne może być gdzieś tam zdalne. Wartości też. Jak Państwo się w jakiś sposób rozwijacie duchowo, to Państwo wiecie, że i ten trend, i ten rozwój też jest w internecie, gdzie możecie Państwo posłuchać znakomitych mistrzów, mentorów, na przykład z zakresu duchowości, w której się rozwijacie, tak? Jak była pandemia, to jeśli ktoś z Was jest katolikiem i chodził na mszę, to wszystko mieliśmy na YouTubie, nawet mszę w czasie rzeczywistym, więc to już w ogóle jest niesamowite zjawisko. Możemy dalej, prawda? Akcje społeczne, to już mniej więcej o tym mówiłam i to przechodzimy teraz do zagrożeń, bo jak mówiliśmy o tym, co jest konstruktywne, to teraz troszkę o tym, co jest destruktywne. No i Państwo zobaczcie, o tym dużo może bym nie chciała mówić, żeby Państwa nie przerażać, ale też nie demonizować tego internetu, bo ja jestem fanką tego internetu, ale faktem jest, że dojrzale z niego korzystam. Bardzo rozsądnie. Po to, by nie paść ofiarą właśnie cyberprzemocy, prześladowań rówieśniczych. Ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką, która powiedziała mi tak, w jaki sposób uprzedzić moje dziecko, które jest w drugiej czy trzeciej klasie szkoły podstawowej, że są różne właśnie cyberprzemoc jest w internecie. I jak przyszła ta dziewczynka do kuchni, a my siedziałyśmy i piłyśmy kawę, to ja zareagowałam. I powiedziałam, Natalka, a czy ty wiesz, że na internecie czasami są takie osoby, które próbują ci powiedzieć, że mają dostęp do twojego konta i w zamian za to, żeby się to nie wydało, chcą twoich zdjęć? Proszą, żebyś wysyłała im swoje zdjęcia. Czasami niestety te nieubrane też. Ona mówi, tak, naprawdę? Ciociu, tak jest? Ja mówię, tak. Nie wierz w to, że on ma dostęp do twojego konta, ale jeśli czegoś nie jesteś pewna, powiedz to mamie. Ale ja spotkałam się z takimi osobami, które szantażując nas, młodych ludzi, że mają dostęp do naszego konta, w zamian za to, by się to wszystko nie wydało, chcą by im wysyłać zdjęcia. I to jest popularne ostatnio zjawisko. Kradzież danych osobowych to jest coś też, co Państwo naprawdę chroncie i myślcie o tym, żeby nie wypowiadać się w kwestiach różnych takich, na przykład związanych z tym, gdzie mieszkacie, jaki adres, ile macie lat i w ogóle, gdzie pracują wasi rodzice. To są wszystko jakieś takie dane dotyczące was i waszego świata i naprawdę nie mamy pojęcia, komu to mówimy i kto jest po drugiej stronie. Więc mówimy takich rzeczy jak najmniej o sobie. Wyłudzenia finansowe, piractwo, sexting, to są wszelkie takie nadużycia, niebezpieczne relacje i phishing. Słuchajcie, takie różne sytuacje, kiedy ktoś namawia mnie na coś, czego ja zrobić nie chcę.
ale dorośli ludzie, czasami siedzący po drugiej stronie, bywają tak przebiegli, tak błyskotliwi i tak w jakiś tam sposób, nie wiem, przeszkoleni w obszarze manipulacji, że potrafią mówić takie rzeczy, których my się gdzieś tam boimy i to nas przeraża. Że na przykład mają nas sfotografowanych, kiedy robiliśmy jakieś takie rzeczy. Mówią, masz kamerkę tutaj w tym monitorze twoim, a ja tutaj cię skręciłem, bo się włamałem, jak ty się przebierasz. I teraz mam te zdjęcia i teraz je pokażę całemu światu. Jeśli nie, to coś tam, prawda? Albo na SMS-y dostajemy jakiś taki link i ktoś nam mówi, że właśnie strona naszego banku się zmieniła, w związku z tym trzeba wejść i zrobić ponowne logowanie i trzeba dać tam jakiś login i hasło. Nam się wydaje, że to jest oczywiste, że my już to wiemy, ale to, co się teraz dzieje, na przykład, słuchajcie, ja prawie padłam ofiarą takiej sytuacji, że twoja paczka gdzieś tam czeka w paczkomacie, a bardzo dużo kupuję rzeczy zdalnie i odbieram w paczkomacie na mojej dzielnicy, tak? I dostałam takiego SMS-a, że w twoim paczkomacie jest jakieś tam przeciążenie i w związku z tym kliknij w link, gdzie najbliższy paczkomat. I naprawdę w ostatnim momencie się powstrzymałam i się sobie, wow, kliknij w link. No nie zrobię tego. Poczekałam jeszcze jakiś czas, się okazało, że moja paczka bezpiecznie była w paczkomacie na drugi dzień może. Nie kliknęłam w ten link i później zaczęłam dostawać często takie SMS-y, że coś tam z moją paczką nie tak, kliknij w link. I to jest to, słuchajcie. Niesamowite po prostu są pomysły ludzi, którzy chcą w jakiś tam sposób nami zawładnąć, nie? Poproszę jeszcze o kolejny slajd, który też właśnie będzie dosyć ciężki, bo to jest coś, o czym warto mówić, słuchajcie. Uzależnienia. Dlaczego my się uzależniamy od internetu? Moja znajoma psycholożka mówi mi, Edyta, najmłodszego pacjenta uzależnionego mam w wieku, uwaga, 3 lat. 3-letnie dzieciątko to najmłodszy uzależniony człowieczek u mojej koleżanki psycholożki, która się zajmuje uzależnieniami. To jest niewyobrażalne. To jest naprawdę, ja byłam zaskoczona tym. Dlaczego my się uzależniamy także od internetu, od komputera, od komórki, od niebieskich ekranów? Zobaczcie, co nam to daje. Odprężenie. Bardzo szybko zlokalizowaliśmy, że takie scrollowanie gdzieś tam jakichś ciekawych obrazków, sklepików i ciekawych informacji, że to jest właśnie jakiś taki rodzaj, tak jak kiedyś siadaliśmy sobie do kawy i na ploteczki, tak wy teraz macie scrollowanie. Zredukowanie dyskomfortu psychicznego, sposób na stres, napięcie, samotność, ucieczka od rzeczywistości. Ale wszystko to jest nabudowane na tym. Co to jest dopamina? To jest hormon, który nam się wydziela wtedy, kiedy jest nam dobrze i przyjemnie. Więc bardzo szybko możecie Państwo domyśleć, że wszystko to, co związane z niebieskim ekranem, jest dopaminopochodne. Bardzo szybko mamy taki strzał w mózgu dopaminowy, co powoduje, że my jesteśmy głodni tej sytuacji i nienasyceni tej sytuacji. I to jest z punktu widzenia psychologicznego bardzo duży problem i zagrożenie, ponieważ to oznacza, że my sobie sami ze sobą nie radzimy, z naszymi emocjami, a termostat naszych emocji znaleźliśmy sobie na zewnątrz. Czyli myślimy sobie, okej, jest mi źle, jestem smutna, pokłóciłam się z chłopakiem, mama na mnie nakrzyczała, do bani jest to życie, do bani. I jedyne, co mam w głowie, to sobie walnąć się wygodnie w fotelu i sobie poskrolować jakiegoś Insta, jakiegoś Facebooka, pooglądać coś, posłuchać, popatrzeć co u innych ludzi, żeby zapomnieć, żeby nie myśleć. I już mi jest lepiej, już gdzieś moje myśli uleciały, już mi się wydaje, że polepszył mi się stan. Jeśli Państwo zauważyliście, że wasz stan psychofizyczny się polepsza, jak sobie na przykład poskroluję Face'a, to oznacza, że straciliście bardzo ważną sprawę, przehulaliście bardzo ważną sprawę, bo cena za to jest okropna. Ceną za to jest wolność. Jesteśmy niewolnikami, tak jak 100 lat temu byli nasi pradziadkowie, 200, 300, 500 lat temu. Jesteśmy niewolnikami i mechanizm jest ten sam. Jesteśmy zniewoleni w takiej sytuacji. I to jest bardzo poważna sytuacja, dlatego że jak ktoś z was nie wierzy, to może sobie zarzucić taki na przykład cel, że przez cały tydzień lub dwa, znam taką osobę, która na miesiąc
odstawiła wszystkie niebieskie ekrany, swój telefon, smartfon zamieniła na taką starą Nokię z guziczkami, gdzie nie było internetu, Spotify'a, YouTube'a, nic tam nie było, tylko można było zadzwonić albo odebrać połączenie, albo napisać SMS, albo odpisać. I wszystkie niebieskie ekrany wyłączyła i wylogowała się. I dorosła osoba, która mówiła, że po prostu czuła taki straszny głód dopaminowy, że po prostu myślała, że zwariuje, że nie wytrzyma. Ona wytrzymała ten miesiąc. Później po miesiącu w ogóle zmieniła swój sposób życia. Zarządzanie sobą między ekranami, zmieniła siebie. Ale jak ona opowiadała, co się z nią działo przez pierwszy tydzień, dwa, to miała taki dowód na to, jestem niewolnikiem, straciłam swoją wolność. Dopamina. Kiedy wyrzuca nam się tam do krwi ta dopamina, to bywamy straceni. Świadomość tego, że to tak się dzieje, już nam bardzo pomaga. Ale zachęcam Państwa, żeby się zastanowić nad tym, że jak zawsze Wam jest źle, dzisiaj żyjemy w takim świecie kultu po prostu hedonizmu i przyjemności. Jesteśmy uzależnieni od tego, żeby nam było przyjemnie i fajnie od rana do wieczora. Wszystkie jakiekolwiek smutne sytuacje zostały zmedykalizowane, czyli bierzemy tabletkę na wszystko, żeby nie bolało, żeby nie cierpieć. To nie jest prawdziwy świat. Prawdziwy świat opiera się na tym, że jak nam się coś wydarzy, to jest czasami czas żalu, żałoby i powstania i nie skracajmy tego. Dajmy sobie przeżywać wszystkie emocje i ogarniajmy sobie te emocje, które przynoszą nam sytuacje życia sami. Jak zaczniecie Państwo zarządzać sobą, to jest szansa, że będziecie kiedyś umieć zarządzać innymi, bo będziecie gdzieś tam kierownikami, menadżerami. Jak tu zarządzać innymi ludźmi, jak sama sobą nie umiem zarządzać? Jak tu żyć, kiedy jestem niewolnikiem jakiejś zewnętrznej sytuacji, jak ja tego nie wezmę, nie zapalę, nie napiję się, nie poskroluję, to mi się nie polepszy? No to jest sytuacja bardzo trudna, wręcz przegrana czasami i ludzie muszą się właśnie w tej sytuacji z tego leczyć. Bo okazuje się, że znaleźli sobie termostat swoich emocji na zewnątrz siebie, a nie w sobie. Dorośli ludzie też tak mamy. Dlatego się czasami mówi, że wielu dorosłych jest dorosłych, bo PESEL nie pozostawia wątpliwości, ale niedojrzałych. Niedojrzałych, a dojrzałość i dorosłość to są dwie różne sprawy. Bywają dorośli, którzy jak czasami się czegoś nie napiją, Państwo wiecie, albo czasami czegoś nie zapalą, to im się wydaje, że ich rozniesie, że po prostu nerwy ze mnie nie zejdą, nie zasnę. To jest ta sama sytuacja jak niebieskie ekrany. Znalazłam termostat swoich emocji na zewnątrz. Sama nie ogarnę siebie. Musi być coś, co mnie ogarnie. Ksiądz profesor Tischner mówi tak, albo ty coś możesz, mówił, albo ty coś możesz, albo to cię mo. No to w tej sytuacji to mnie mo. I teraz się zastanówcie, czy to wy macie ten telefon, czy to ten telefon ma was. Proszę o jeszcze jeden slajd, bo tam chyba jest jeszcze jeden. Proszę o wszystkie te myśli, które tam są na tym slajdzie. Zobaczcie, jak rozpoznać symptomy, tak? To jest taka ważna wiedza psychologiczna. Dominacja, logowanie do sieci najważniejszą czynnością. Jeśli Państwo myślicie sobie tak, może to jakieś bzdury, gada ta pani, mnie to nie dotyczy, nie, to nie ja, ja sobie z tym radzę, to spróbujcie Państwo rzeczywiście na przykład dzisiaj sobie odstawić ten telefon na całe popołudnie i sprawdźcie, czy nie macie takiej dominacji, czyli taka chęć, totalnie chęć, taka wielka chęć, taka po prostu głód organizmu, żeby jednak sprawdzić, jednak się zalogować. Jak jechałam tutaj do Was dzisiaj z Bielska Białej, to słuchałam sobie badań takiej kobiety, która napisała genialną książkę Wychowanie przy ekranie. Nie wiem, jak ona się nazywa, ale to jest Polka, która robi badania w Polsce. I ona mówi, że z jej badań na przykład wynika, wyobraźcie sobie, wśród dorosłych ludzi, że jedna osoba na pięć tylko dorosłych ludzi nie wyłącza, że wyłącza głos powiadomień. O, jedna osoba na pięć wyłącza sygnał powiadomień przychodzących. Jedna osoba na pięć. To znaczy, że cztery nie wyłączają. Że ludzie kompulsywnie sprawdzają te komórki, jak im zapikają. Na przykład, nie, pik, pik. I teraz ona badała, ile z tych osób, które nie wyłączają powiadomień, jest w stanie nie sprawdzić natychmiast tej komórki. Wyobraźcie sobie, że 7%. 7% dorosłych ludzi jest w stanie natychmiast nie lecieć do tej komórki i nie sprawdzić, kto mi tam co napisał albo wysłał. To jest zatrważające. W kontekście tego, że mam takie natręctwo sprawdzania,
co tam się wydarzyło, czy mnie coś nie ominęło. Dalej, zwiększona tolerancja, by utrzymać zadowolenie, przymus zwiększania. Czyli co? Poprawił mi się nastrój, wczoraj sobie scrollowałam Face'a, Instagrama, parę aktorek sobie poskrollowałam i było mi tak przyjemnie. To czasami jest tak, że dzisiaj i jutro chcę troszkę więcej i dłużej. No bo dopamina, nie? Wczoraj by było tak przyjemnie, tak błogo, tak bezpiecznie, to dzisiaj też chcę, ale chcę troszkę więcej. Zmiana nastroju, regulacja zewnętrzna, to jest właśnie to. Jakby nie daj Bóg, prąd odcięli i ja sobie nie naładowałam telefonu i komp mi padł, to ludzie mówią, co ze sobą robić w tym życiu? No i co teraz? O czym tu w ogóle gadać najbliższymi? I w ogóle co zrobić z rękoma? Te kciuki zmniejszone od scrollowania po prostu chodzą nerwowo. Oczywiście trochę żartuję, trochę przerysowuję przykłady, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, może ktoś ją niedawno przeżył, że telefon miałeś nam na wykończeniu baterii, komputer też i nagle prąd wyłączyli w dzielni i napisali, że za 6 godzin będzie. To przecież to się nie da żyć. Jak tu żyć dalej, nie? Co ze sobą zrobić w ogóle? O czym gadać z bratem? Ten niewysoko, co się kręci po domu, taki niewysoki, to jest mój brat w ogóle? Wow, kiedy on tego rósł? Nie, zaczynam zauważać rzeczy, których wcześniej nie widziałam. Ale zwróćcie na to uwagę, jak to jest dziwne zakłopotanie, nie? Konflikty. Jak mi mama powie nie sieć tyle na telefonie albo na kompie, to sobie myślę, co ona tam wie? Ona nie ma pojęcia. Zaczyna mnie drażnić mama, tata, siostra, pani nauczycielka, taka babka, która występuje i coś mi tam mówi o zagrożeniach w ogóle. Wszyscy ludzie to są jacyś dziwni. Ja to jestem jedyna normalna, prawda? Myślimy sobie. Czyli zaczynają nas ludzie drażnić, popadamy w konflikty z ludźmi i mamy nawroty. Dorośli ludzie, nastolatkowie i nawet te małe dzieci uzależnione od multimediów mówią o czymś takim jak nawroty, czyli leczą się z tego uzależnienia, ale po prostu niestety zdarza im się wracać do tego uzależnienia. Świadomi tego jesteśmy, głupio nam strasznie. Dorośli ludzie walczą ze swoimi uzależnieniami także, ale mamy te nawroty, wracamy do tego. I jeszcze jeden slajdzik, jakbym mogła prosić, to już będzie naprawdę ostatni. Kończę, bo już widzę, że kręgosłupy was wolą i w ogóle ciężko jest usiedzieć. Chciałabym zakończyć taką myślą jeszcze o wyzwaniach psychologicznych, żebyście państwo mieli takie poczucie, że to, co jednak nam nie służy z tego internetu, a czego moje pokolenie ja nie miałam i ta starszyzna, co tu siedzi, to jest, słuchajcie, na oglądanie się przesadne lepszego świata, z pozoru lepszego. To znaczy, jak ja byłam w szkole podstawowej na przykład albo w liceum, to ja miałam gazety, szłam sobie koło kiosku Ruchu i tam była taka gazeta Kobieta i Życie albo Przyjaciółka, którą kupowała moja mama. Ja tam mogłam sobie otworzyć taką gazetę i zobaczyć jakąś modelkę i mogłam ewentualnie sobie pomyśleć, wow, czy ja kiedyś będę miała takie długie włosy albo będę taka szczupła. I to było wszystko, do czego mogłam się porównać. Dzisiaj macie 24 godziny na dobę, milion zdjęć i filmików ludzi, których jedynym celem życiowym jest was zainteresować sobą. W związku z tym nadmuchują różne części twarzy, doczepiają sobie, odczepiają, wydłużają, przytyją, schudną. I w ogóle ich celem życiowym jest przyciągnąć waszą uwagę. Tu w internecie jest walka na krew i życie, słuchajcie. Jak przyciągnąć waszą uwagę? Ale dla nas to też jest taki moment i tutaj psychologowie bardzo ostrzegają, że my zaczynamy się porównywać do tych ludzi mimo wszystko. Zaczynamy tak skanować wszystkie te zdjęcia na Instagramie i my tak trochę wiemy, że to nie są takie zdjęcia naturalne, ale z drugiej strony myślimy sobie, ale no coś w tym jest, no to trzeba tak wyglądać. Powiem wam prywatnie, że mnie przytłoczyło zdjęcie jednej z pań, którą bardzo lubię. Mianowicie biegam i słuchałam na podcaście pani, która nazywa się Joanna Przetakiewicz i pani opowiadała o tym, że wydała książkę, którą za darmo można ściągnąć z jej strony. Książka pod tytułem Pieniądze szczęście dają. Ja się zainteresowałam wywiadem z panią Joanną Przetakiewicz, bardzo fajna kobieta, która dużo fajnych rzeczy w Polsce robi i pomyślałam sobie, okej, ściągnę sobie za darmochę tą książkę w PDF-ie z jej strony. I jak przyszłam do domu, to zaczęłam szukać po jej tam stronie, Instagramie właśnie, gdzie tą książkę można ściągnąć. I trafiłam na jej Instagram. I zobaczyłam specyficzne zdjęcie, które mnie troszkę właśnie zasmuciło, ponieważ pani Joanna wrzuca zdjęcie i pisze, że to jest właśnie taki poranek i naleśniki zrobiła, nie? Na najbliższych. Ale słuchajcie, stół, przy którym stała pani Joanna, był tak zastawiony, że ja nawet w Wigilię nie jestem w stanie wyciągnąć takiego poziomu.
nie mam takiej zastawy, nie mam takich obrusów. Całe te wnętrza jak w jakimś muzeum, a pani Joanna w przepięknej spódnicy, w takim koku, w pełnym makijażu, stoi przy tym stole i próbuje mi powiedzieć, że to jest taka szara codzienność, taki poranek, nie? Się lekko załamałam, bo mój poranek wygląda zgoła inaczej, ja wyglądam zgoła inaczej i myślę sobie, kurczę, to ja wiedziałam, że to jest nieprawda, ale że to jest aż taka nieprawda, to nie podejrzewałam. I teraz ja mam, słuchajcie, 48 lat i ja sobie to jakoś wytłumaczę, ale mam 16-letnią siostrzenicę i myślę sobie, kurczę, czy ona sobie to jest w stanie do końca wytłumaczyć, że to nie jest normalne i ludzie tak rano nie mają w domu i ludzie tak rano nie wyglądają i to wszystko, co dookoła niej też tak rano nie wygląda, nie? My wszyscy biegamy rano z rozwichrzonymi włosami, bez makijażu, w dresie, ja jeszcze w takich grubych skarpetach biegam po domu, bo mi ciągle zimno. Kompletnie nie mogłabym wystawić takiego zdjęcia na Instagram. Więc teraz zwracam waszą uwagę na to, na ile ufacie temu, co widzicie, nie? Na tych instach. Słuchajcie, więc mit oczekiwań. Nigdy się z nikim państwo nie porównujcie. Bardzo was proszę. Porównywanie się z innymi kosztuje nas stan depresyjny i lękowy. To nie oznacza, że mamy się nie uczyć od innych ludzi. Uczmy się, inspirujmy innymi ludźmi. Wzrastajmy na większych od nas, ale nie porównujmy z nimi. Porównujemy się, uwaga, tylko sami ze sobą. Zawsze się porównujcie sami ze sobą, to znaczy zastanawiajcie się, do czego wy dążycie, co wy chcecie się nauczyć i sobie pomyślcie, wow, pół roku temu ja jeszcze czegoś nie umiałam, nie rozumiałam, ale dziś już wiem, umiem, jest dobrze. Czuję, że idę do przodu, jest okej. To jest sytuacja, kiedy ja się porównuję sama ze sobą. Nigdy się nie porównujcie z ludźmi w internecie, ponieważ konsekwencją może być stan depresyjny i lękowy. Samotność w realu. Niska odporność psychiczna, brak poczucia sprawczości, obniżone poczucie dobrostanu. W efekcie jest tak, że wszystko to, czego się naoglądamy, bywa, że w ogóle nam tego nastroju nie poprawia. Że jesteśmy smutni, sfrustrowani, że myślimy sobie, Boże, nie będę mieć takiego życia, takiego wnętrza, nie będę tak wyglądać, nie będę robić takich fajnych rzeczy. Każdy na świecie coś ciśnie i tam wystawia na zdjęcia, tam na Instagramie, na Facebooku. A co ja? Nie róbcie tego. To jest w ogóle bez sensu. Korzystajmy wszyscy, uczmy się, komunikujmy ze światem, ale róbmy to na coraz wyższym, mądrzejszym poziomie. To wtedy nie będziemy smutniejsi, tylko będziemy dbali o własne życie, własny dobrostan. Nie pozwólcie, żeby inni na was zarabiali w tych multimediach, tylko wy myślcie częściej o sobie, dawajcie, wylogowujcie się częściej do rzeczywistości, zastanawiajcie się nad sobą, czego wy chcecie, do czego wy dążycie i korzystajcie z tego, co chcecie korzystać w sposób taki mądry i jakby zrównoważony. Muszę kończyć, bo pan w pierwszym rzędzie już zasnął. No to jest objaw, że trzeba już kończyć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy pani doktor. Teraz, szanowni państwo, 15 minut przerwy. Jest czas, żeby się dotlenić, czegoś napić. I spotykamy się tutaj punktualnie 11:30 i wtedy kontynuujemy naszą konferencję podsumowującą projekt Promoting Active and Responsible Citizenship in Schools. Także zapraszam na przerwę. Widzimy się za 15 minut.
Szanowni Państwo, proszę już o zajęcie miejsc. Jesteśmy po przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa się już zregenerowali i możemy kontynuować nasze spotkanie w ramach konferencji. W tej chwili o prezentację działań i projektów w ramach Active w polskich szkołach poproszę panią Milenę Dudzik i panią Katarzynę Kiklińską. Zapraszam tutaj. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Razem z Kasią miałyśmy przyjemność wzięcia udziału w projekcie, jak i w szkoleniu dotyczącym projektu Active. Myślę, że zrealizowałyśmy działania projektowe na zupełnie różnych płaszczyznach, chociażby biorąc pod uwagę to, że ja realizowałam z ósmoklasistami, koleżanka, która za moment będzie Państwu przedstawiać efekty swojej pracy, pracowała z maturzystami, z uczniami szkoły ponadpodstawowej. Myślę, że dla nauczycieli takim dużym problemem, czy pytaniem nasuwającym się przy realizacji czy przed realizacją tego typu projektu jest to, w jaki sposób zachęcić młodzież, w jaki sposób zainteresować młodzież tym zagadnieniem. W sytuacji, gdy młodzi ludzie bardzo często są przekonani, podchodzą z dużą pewnością siebie do informacji, które pozyskują, tak? Do umiejętności weryfikowania informacji, które pozyskują z sieci, z internetu. I myślę, że to było takim najważniejszym celem mojego działania, żeby pokazać uczniom, że jednak nie jest to takie proste. Poza tym uczniowie, czy to w szkołach ponadpodstawowych, czy to w klasach 7-8 szkoły podstawowej, mają bardzo dużo zajęć. W bardzo późnych godzinach kończą zajęcia szkolne. W niektórych szkołach pracują zmianowo, więc to powoduje kolejne trudności w realizacji tego typu projektu, ponieważ trudno byłoby zachęcić grupę uczniów do tego, żeby działali poza lekcjami. Więc ja w trakcie też trwania szkolenia zaczęłam zastanawiać się, w jaki sposób wprowadzić założenia programowe do swoich działań i zwróciłam uwagę na to, że tak naprawdę działania te i cele tych działań pokrywają się w znacznej mierze z podstawą programową, w moim przypadku z języka polskiego. Ponieważ zgodnie z podstawą programową uczniowie mają rozwijać zdolność dostrzegania wartości takich jak prawda. Zgodnie z podstawą uczniowie mają uczyć się odpowiedzialności za własne zachowania językowe. My, nauczyciele, mamy wyrabiać pasję poznawania świata i zachęcania do praktycznego zastosowania zdobytych informacji. Mamy wykształcić umiejętność rzetelnego korzystania z wiedzy. I przede wszystkim, co wydaje mi się najbardziej kluczowe w tym projekcie, my jako nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni za nauczenie uczniów selekcji, syntezy i wartościowania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł, w tym z internetu. Można dalej. Ja zaplanowałam tak naprawdę 5 etapów tego działania. W pierwszym etapie chciałam przygotować uczniów do tego projektu, chciałam dać uczniom ten warsztat, którego potrzebują do weryfikowania informacji. Zwróciłam uwagę uczniów na te informacje, które pojawiają się w wypowiedziach polityków, czy w wypowiedziach medialnych, czy w TikTokach, bo również rozmawialiśmy na temat popularnego, myślę, dla młodzieży TikTokera, który prowadzi Prawo Marcina. Tak? Ja z tym bardzo chętnie polemizowałam, ponieważ uczniowie często bezrefleksyjnie przynosili informacje zaczerpnięte właśnie z odcinków Prawa Marcina i weryfikowaliśmy również te informacje, które stamtąd pozyskiwaliśmy. Poza tym poprosiłam uczniów, żeby wykorzystali wiedzę w praktyce. To znaczy uczniowie w ramach lekcji języka polskiego, to były wszystko działania w ramach lekcji bieżących, musieli zweryfikować informacje, które pozyskali w internecie. Początkowo bazowaliśmy
na informacjach już sprawdzonych, już zweryfikowanych, bo takich portali, jak się okazuje, jest bardzo dużo. Portali, które zajmują się fact-checkingiem. Następnie poprosiłam uczniów o to, żeby zajęli się tematyką, która była dla nich istotna. Na przykład była grupa dziewcząt, która zainteresowała się strajkami kobiet, tak? I która właśnie tej tematyce poświęciła swoją pracę, swoją uwagę. Chłopcy bardzo często wybierali tematykę sportową, zainteresowali się na przykład równouprawnieniem czy kwestią równouprawnienia podczas różnych zawodów sportowych, tak? I ci uczniowie mieli możliwość jakby poszerzenia wiedzy w zakresie, który ich interesuje, jednocześnie realizując podstawę programową. Następnie uczniowie mieli możliwość kręcenia TikToków samodzielnie, które weryfikowały, w których weryfikowali informacje, czy lifehacki dostępne w internecie, czy te, które udostępniali znani przez nich i lubiani TikTokerzy. Niekiedy podchodzili do nich właśnie z dużą rezerwą, natomiast bardzo często przyjmowali je takie, jakimi były, nie mając sposobności, nie mając możliwości do ich weryfikacji w takim życiu codziennym. Natomiast w ramach lekcji polskiego udostępniłam uczniom taką możliwość i mogli te informacje weryfikować. Następnie przeprowadziliśmy eksperyment społeczny, o którym też opowiem później troszeczkę więcej. Natomiast tutaj chciałam przekonać uczniów, że wyprodukowanie tego fake newsa, czy stworzenie tej fałszywej informacji wcale nie wymaga od nas bardzo dużo energii. Tymczasem bardzo rzadko my poświęcamy energię na to, żeby zweryfikować wiadomość, którą otrzymujemy, zwłaszcza od bliskiej nam osoby. Tak? Jeżeli informacja dotrze do nas od naszego kolegi, przyjaciela, przyjaciółki, dziewczyny, chłopaka, nie wiem, brata, siostry, to wówczas darzymy tę informację dużo większym zaufaniem i rzadziej mamy potrzebę weryfikowania tej informacji. Na koniec, czyli tak naprawdę pod koniec roku szkolnego, w ubiegłym roku, przeprowadziłam spotkanie z uczniami, w których brali udział też uczniowie innych klas, tych, których ja nie uczyłam, w których mogliśmy podzielić się wiedzą pozyskaną z tego projektu i taką refleksją na temat naszego stosunku do informacji, do wszelakiej informacji, które pozyskujemy. Tak jak mówiłam, pierwszym rodzajem warsztatu, który przeprowadziłam, było weryfikowanie artykułów, które znajdowaliśmy w internecie. Tak jak widać, pokazałam taki prosty schemat tego działania. Uczniowie poszukiwali informacji takich jak źródło danego artykułu. Tak? Bardzo często były to artykuły tłumaczone z innych portali, takich jak BBC, gdzie w lidzie czy w tytule pojawiały się nieprawdziwe informacje, które miały przede wszystkim zachęcić do tej klikalności, do zajrzenia do artykułu. Podczas gdy, kiedy dotarliśmy właśnie do tego źródła, okazywało się, że ta pierwotna informacja była zupełnie odwrotna, zupełnie sprzeczna z tym, co było pokazane, czy co było przedstawione w tym artykule, do którego mieli dostęp przy pierwszym kliknięciu, tak? Czyli to zweryfikowanie informacji w tym wypadku wymagało od nich o wiele większego wysiłku. Dobrze, następnie, tak jak mówiłam, skorzystaliśmy między innymi z tego źródła, jakim jest strona Demagog, czyli na tym portalu weryfikowane są informacje upubliczniane w internecie. To są właśnie TikToki, nagrania, filmy, kanały na YouTubie czy artykuły, które pojawiają się w takim dostępie ogólnym. No i autorzy tego portalu, tej strony weryfikują te informacje, analizując krok po kroku treść artykułu czy informacji medialnej, którą pozyskujemy. I na tej bazie właśnie zrobiłam ten pierwszy warsztat, tą pracę własną uczniów, ponieważ najpierw otrzymali ode mnie artykuł ten pierwotny, tak, czy film, nagranie to pierwotne, nie przeanalizowane, nie wiedząc, czy jest to fałszywa, czy prawdziwa informacja, a następnie jakby porównywali wyniki swojej pracy razem z tym, co oglądaliśmy razem na prezentacji, czy razem właśnie razem na tej stronie internetowej.
Tak jak mówiłam, to jest ten kolejny etap, w którym uczniowie, tak jak widać na zdjęciach, pracowali w grupach i przygotowywali plakaty, przygotowywali wystąpienia, prezentacje na tematy, które ich zajmowały. Dziewczęta na przykład, tak jak mówiłam, zajmowały się strajkami kobiet i tutaj sięgnęły do wszelakich informacji, żeby zweryfikować treść komunikatów medialnych, które otrzymujemy niezależnie od kanału, do którego częściej sięgamy, czy do którego mamy większe zaufanie. Poprosiłam, żeby uczniowie zestawili właśnie informacje jak najbardziej skrajne względem siebie i wyciągnęli z nich właśnie tą treść prawdziwą. Następnie prezentowali na korytarzu w szkole efekty swojej pracy innym uczniom, dzielili się pozyskaną informacją. Też jednym z tematów, który był poruszony, był problem chorób psychicznych wśród młodych ludzi, które gdzieś tam też w ubiegłym roku szkolnym pojawiły się w mediach ogólnopolskich i które właśnie były z różnych perspektyw przedstawiane. Dziewczęta też chętnie podzieliły się informacją, którą pozyskały we własnych doświadczeniach takich życiowych. Więc myślę, że ten typ pracy był dla nich bardzo twórczy i taki bardzo wymagający. Tutaj jest wyrywek z jednego z TikToków, które kręcili uczniowie. Tak jak mówiłam, na zajęcia uczniowie mieli przygotować TikToki z lifehackami, które szczególnie ich zainteresowały, które budziły ich zastrzeżenia, które były dla nich dziwne, szokujące. I wspólnie przygotowywaliśmy materiały, bo nie tylko ci uczniowie, którzy przysyłali te filmiki, ale też inni przygotowywali materiały, które będą nam potrzebne do zrealizowania tego, sprawdzenia tego lifehacka. Następnie kręcili filmiki i porównywali efekty swojej pracy czy efekty swojego działania z tymi filmikami, które są dostępne w sieci. To miało taką wartość, że o ile niektóre z tych lifehacków rzeczywiście zweryfikowali i rzeczywiście były skuteczne, o tyle nie wszystkie były prawdziwe, więc uczniowie mieli możliwość sprawdzenia jakby wiarygodności treści, które pozyskują od ulubionych TikTokerów czy od autorów treści, których darzą szczególnym zaufaniem, szczególnym szacunkiem. No i to jest ta faza końcowa, czyli którą podzieliłam na dwa etapy. W pierwszym etapie uczniowie mieli przygotować memy przy użyciu między innymi mem generatora, w których właśnie pojawiły się zdjęcia znanych osób, osób ze świata publicznego i cytaty czy złote myśli, refleksje, które wymyślili oni sami. Tutaj akurat użyłam memu, które znalazłam w internecie, natomiast uczniowie tworzyli tego typu projekcje i ich zadaniem było przesłanie tych memów do jak największej liczby znajomych, przyjaciół, kolegów. Te memy często miały być zabawne, często miały być refleksyjne i jakby najważniejszym celem było to, żeby były jak najbardziej nieprawdopodobne, tak? Czyli jak najbardziej nieadekwatne do osoby, która miała być ich autorem. Po dwóch tygodniach zrobiliśmy jakby prezentację efektów tego ćwiczenia, tego eksperymentu społecznego. No i okazało się, że nikt spośród adresatów wiadomości moich uczniów nie zweryfikował tego mema, tak? Nie zweryfikował tej informacji. Żadna osoba nie stwierdziła, że no jest to nieprawdopodobne, że to nie są słowa tego autora, tej autorki. Co też dało uczniom dużo do myślenia, tak? O ile, ponieważ zwróćmy uwagę na to, że weryfikacja memu, weryfikacja cytatu jest bardzo prosta, tak? Wymaga kilku kliknięć w internecie, a nawet takiej aktywności młodzi ludzie nie poświęcili po to, żeby zweryfikować informację, którą otrzymują. Owszem, mówili, że treść jest niezabawna, czy jest nieprawdziwa, nie zgadzają się, natomiast nikt nie zweryfikował autora tych słów. No i ostatni etap naszego działania, to już było tworzenie artykułów albo
albo pasków informacyjnych, w zależności od tego, ile energii chcieli uczniowie włożyć w swoją pracę, ponieważ tutaj już była to praca nie tylko w czasie godziny lekcyjnej, ale także poza. I uczniowie tworzyli właśnie czy paski informacyjne, czy całe artykuły na temat murali znajdujących się w dzielnicy wokół naszej szkoły. My mieścimy się na Załężu w Katowicach, więc nie wiem, czy Państwo byli kiedyś na Załężu. W każdym razie w tej dzielnicy jest bardzo dużo murali. Ja nie wiem, czy na kolejnym slajdzie nie będzie zdjęcia, natomiast uczniowie otrzymali ode mnie kody QR, na których, które kierowały ich do podstawowych informacji na temat konkretnego muralu i zdjęcia konkretnego muralu, o, tak jak widać. I każdy z uczniów miał przygotować fałszywą informację, chociażby pasek informacyjny na temat muralu, który otrzymał. Jakby nie dzielili się między sobą tymi informacjami, kto na temat jakiego muralu tworzy historię. Czasem były to bardzo długie historie, właśnie artykuły. Niektóre dziewczynki właśnie się bardzo zaangażowały w to, żeby stworzyć historię danego muralu, który znajduje się na Załężu w Katowicach. I tutaj tę informację mieli przesłać już też do osób dorosłych. Do rodziców, do wujków, cioć, do jakichś przyjaciół, kuzynostwa, do osób w ich otoczeniu i też mieli na to 2 tygodnie, żeby te informacje przesłać, po czym wrócili na zajęcia języka polskiego i dzielili się ze mną spostrzeżeniami, to znaczy sprawdzali, jak wiele osób zareagowało na te ich informacje, na te ich paski, na te ich artykuły. I tutaj też ku ich zaskoczeniu okazało się, że tych informacji nikt nie zweryfikował. Czy dorośli w ich otoczeniu, czy koledzy, koleżanki stwierdzali najczęściej, że fajnie, że coś takiego dzieje się w naszej dzielnicy, fajnie, że autor muralu, który znajduje się w Katowicach na Załężu, jest popularną osobą na przykład, czy że ten mural jest dziełem sztuki, który znajduje się w artykułach prasowych na przykład na całym świecie. Natomiast nikt nie podjął energii, nie próbował zweryfikować tej informacji. Ja nie będę czytać efektów tego programu. Ja chciałabym zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, która według mnie jest najistotniejszą lekcją, którą wyciągnęliśmy wszyscy, zarówno ja, jak i moi uczniowie. To właśnie to, że czy dorośli, czy dzieci, my nie mamy tego nawyku sprawdzania informacji, którą pozyskujemy. Bardzo często ufamy, zawierzamy jakiemuś kanałowi i pozyskane informacje z tego konkretnego kanału uznajemy za prawdziwe, nie podejmując żadnego wysiłku, żeby tę wiadomość sprawdzić. Uczniowie byli bardzo zaskoczeni tym, że nawet proste komunikaty jak memy czy jak te paski informacyjne nie skłoniły osób z ich otoczenia do żadnej refleksji czy do żadnego działania. Tutaj jakby pojawia się kolejny problem, czyli to, że my jesteśmy przeładowani informacjami. Tak samo my dorośli, jak i dzieci, młodzież, którzy uczą się bardzo wielu rzeczy z różnych dyscyplin, z różnych dziedzin. My przyjmujemy te informacje codziennie, w każdej chwili, w bardzo dużej ilości i weryfikacja tych treści też przysparza wiele trudności właśnie chociażby ze względu na ich ilość. To jakby wszystko, co chciałam Państwu zaprezentować. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję za to wystąpienie, a w tej chwili płynnie przechodzimy do kolejnego punktu konferencji, czyli... Jeszcze jedna osoba? A, bo Panie są we dwie. To za chwilę przejdziemy do konkretnego, ja tylko sprawdzałem Pani czujność. Witam serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Kitlińska i uczę języka angielskiego i włoskiego w 3. Liceum Ogólnokształcącym w Zadrzu. I chciałam Wam pokrótce powiedzieć, jak ja przeprowadziłam ten projekt w mojej szkole. Mogę prosić? Kolejny. Więc ja się skupiłam na fake newsach. I projekt przeprowadziłam na grupie uczniów z 1., 2. i 3. klasy liceum, ponieważ
W naszej szkole mamy międzyoddziałowe grupy, czyli uczniowie są, wiecie, na przykład z Wilhelmu, z Matfizu, z... Dobra, okej. Okay. I tak, pierwszą jakby naszą taką lekcją porozmawialiśmy sobie o tym, czym są fake newsy, tak? Zaczęliśmy szukać ich w internecie, uczniowie sami prezentowali i zaczęliśmy też dyskutować, czym dla nich one są. Można prosić kolejny slajd? Znalazłam też w jednej z książek do nauki angielskiego taką całą lekcję o fake newsach. Polegała ona na tym, że najpierw szukaliśmy przykładów z różnych dziedzin, z medycyny, z matematyki, z fizyki, a później uczniowie słuchali przykładowych fake newsów i musieli odgadnąć, który z nich jest prawdziwy, a który fałszywy. A ponieważ te wszystkie przykłady były tak przygotowane, że naprawdę było nam trudno zorientować się, który z nich był prawdziwy, a który fałszywy. Mieliśmy taką krótką dyskusję na ten temat, a później jakby praca należała do nich. Można kolejne? Przedstawiałam im cały projekt, na czym będzie polegać, że właśnie to oni będą musieli teraz sami przygotować takie fake newsy. Byli podzieleni na grupy po 3-4 osoby, a ich celem było wybranie sobie dowolnego tematu. Nie chciałam im narzucać, ponieważ wiecie, każdy interesuje się czymś innym. Chciałam, żeby mieli taką otwartą ścieżkę. Więc przygotowali na tym na przykład niektórzy na temat biologii, na temat medycyny, na temat historii. Była też jedna prezentacja o diecie. No i byli podzieleni na te grupy. Cały projekt nam zajął około 3 lekcji, no, czyli pi razy drzwi ponad 2 godziny. Niektórym grupom to wystarczyło, inne z kolei musiały tam część dopracować w domu. Można? A zadaniem każdej z grup było przygotowanie 3 informacji na wybrany temat, z czego 2 powinny być prawdziwe, 1 fałszywa. Prezentacje trwały około 10-12 minut i każdy z uczestników tej grupy miał za zadanie przygotowanie takiej informacji. Ale to, co było ważne, każdą tą informację musieli poprzeć źródłami, czyli szukali artykułów, filmików, jakichś wystąpień znanych ludzi i musieli to wszystko zaprezentować reszcie grupy. I to, co się jakby okazało, że na początku, jak rozmawialiśmy przed projektem, każdy był przekonany, że no przecież jestem w stanie wyłapać, co jest fejkiem, a co jest prawdą. I okazało się, że nie do końca, ponieważ tak jak ja i moi uczniowie stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie, i to już tutaj wcześniej padło, znaleźć takie dowody, są artykuły jakichś naukowców, tak, z uniwersytetów bardzo znanych, które pokazują, że w takim razie co jest prawdą, co jest fałszem. Tak? I tak naprawdę w większości tych prezentacji każdy miał problem z weryfikowaniem, co jest prawdą, a co jest fałszem. Tak? No bo jeśli widzimy profesora albo jakiś artykuł podpisany, nie wiem, Uniwersytet Cambridge, tak? No to sobie myślimy, okej, no to musi być raczej prawdą. Ale okazało się, że tak nie było do końca. Na koniec mieliśmy taką dyskusję, co sprawiało im łatwość, a co było trudne i dla tych, którzy przygotowywali prezentację, i dla tych, którzy musieli odgadnąć. A pierwszą trudnością było to, że tak naprawdę jest bardzo trudno znaleźć czasami źródła, które mówią o tym, że coś jest prawdziwe i nieprawdziwe, tak? To samo miały osoby, które słuchały tych prezentacji, tak? Jeśli widzą
dowody na to, że właśnie ta Ziemia jest płaska, tak? Że jeśli się zaszczepimy na szczepionkę, to wyrośnie nam, nie wiem, trzeci palec, tak? Są na to, wiecie, dowody w internecie i doszliśmy do wniosku, że bierzemy bardzo często za pewnik pierwszy czy drugi artykuł, który nam ktoś wyśle, albo jakiś krótki filmik, który zostanie nam przesłany. A jeśli chodzi o ocenę moich uczniów tego projektu, to większość z nich była bardzo zaangażowana. Stwierdzili, że po pierwsze było to takie oderwanie od szkolnej rutyny, tak? No bo sami wiecie też, jak wyglądają czasami lekcje. A taki projekt, który wiecie, no on trwa 3 lekcje szkolne, gdzie możecie pracować w grupie, możecie używać właśnie telefonów, komputerów. Przygotowujecie taką prezentację i gdzie też dowiadujecie się pewnych rzeczy, tak? Więc było to dla nich bardzo takie też rozwijające. A taką rzeczą, którą stwierdziliśmy, że bardzo nam dał też do myślenia i wielu z moich uczniów stwierdziło, że w takim razie może zanim w coś uwierzę, sprawdzę, tak, sobie, czy faktycznie to, co mi kolega czy koleżanka wysłał, czy ktoś powiedział, jest prawdą. Więc nie wiem, czy wy macie taką możliwość, ale może tak, czy na zajęciach z jakiegoś języka, czy na języku polskim, właśnie zrobienie takiego projektu, tak, bo zobaczycie, że będzie on ciekawy i na pewno się czegoś dowiecie. A jeszcze druga rzecz, która była taka cenna dla moich uczniów, to był też wybór tematu, tak? Nie był on narzucony, każdy mógł jakby przygotować coś, co go interesowało. Mhm. I jeszcze mogę tylko pokazać, bo mam tam dwie czy trzy prezentacje uczniów, którzy, nie wiem, czy to się udało, czy nie. Jak nie, to się nic też nie dzieje. Okej, dobrze. To dziękuję w takim razie. Dużo dzisiaj mówimy o nowoczesnych technologiach i technika czasem bywa zawodna, ale bardzo dobrze, że też w tym wszystkim jest czynnik ludzki. Dlatego teraz, trochę pozostając w temacie od fake newsów do postprawdy, ponownie dr Michał Szyszka i częściowo później też również pan Piotr Stoły. Zapraszam panów serdecznie. Dziękuję. Ja już przedostatni raz dzisiaj, naprawdę. I oczywiście włączam stoper i poproszę o prezentację. Ja może sobie poradzę we własnym zakresie. Tak. Ja się zajmuję w dużym stopniu historią mediów i społecznym oddziaływaniem mediów, dlatego kilka slajdów właśnie z tego zakresu, ale cel tych slajdów i cel jest bardzo prosty. Chciałbym wam unaocznić, tak, pokazać, jaki my jako ludzie ogromny zrobiliśmy postęp, jaki przeskok, jaki lawinowy przeskok, i jak jednocześnie nie do końca przygotowaliśmy się na to tempo, które sami sobie wytworzyliśmy, tak? To jest tak, no nie wiem, maratończyk, czy kto z was biega, tak? Wchodzi w taki pęd, że nie jest w stanie się zatrzymać i organizm zaczyna pomału odmawiać posłuszeństwa. Popatrzcie, od wynalezienia pisma przez prasę drukarską do umasowienia prasy w połowie XIX wieku,
to tak naprawdę z perspektywy rozwoju gatunku ludzkiego wcale niedługo, a wszystko tak naprawdę, cała rewolucja komunikacyjna zaczęła się właśnie w XIX wieku. No nie wiem, Thomas Alva Edison, nie wiem czy powinienem mówić o tym w kontekście uczniów, ale Edison, jeden z największych wynalazców świata do tej pory, nie ukończył szkoły. On stwierdził bodajże on część ukradł Tesli, czyli etycznie rzeczywiście był bardzo, bardzo nie fair, natomiast będąc w trzeciej czy czwartej klasie stwierdził, bo nauczyciel zmuszał go do wykonywania zadań domowych, Edison stwierdził, że to jest niepotrzebne zmarnowanie czasu i po prostu został ze szkoły wyrzucony. Uczył go jego tata. Jego tata był handlarzem obwoźnym. Dzięki temu Edison poznał świat. Był na przykład w wieku 18 lat był pierwszym ekspertem do spraw telegrafu. W wieku 19 lat sprzedał swój patent, czyli połączył giełdę papierów wartościowych telegrafem z redakcją New York Times. Dzięki temu New York Times mógł na bieżąco publikować notowania giełdowe. Ale Edison był na tyle sprytny, że ten sam pomysł sprzedał również innym gazetom. Dzięki temu jego portfel się powiększył, a New York Times nie został, że tak powiem, monopolistą. I później Edison otworzył laboratorium. W statucie napisał, że celem tego laboratorium jest tworzenie przynajmniej jednego przełomowego dla dziejów ludzkości wynalazku rocznie. I oczywiście ten cel został spełniony bodajże w pierwszych 3 miesiącach funkcjonowania. Ale tak jak Piotr powiedział, dużą część wynalazków ukradł genialnemu Serbowi Nikolaj Tesla. Tesli oczywiście. No ale popatrzcie, jak to się wszystko zmienia. Pierwsze komputery miały moc obliczeniową porównywalną do kalkulatorów, prawda? Teraz pytanie, czy wiecie to, co są kalkulatory, czy jeszcze używacie kalkulatorów? Większość tego typu urządzeń dostarczają nam jednak smartfony, prawda? Może przeskoczę parę slajdów i przejdę do jakby konkluzji z tej części. Obecnie media, nowe media są dla nas tak istotne jak elektryczność, czyli ludzkość osiągnęła taki etap rozwoju, w którym nie może normalnie funkcjonować bez zasobów, które sama wytworzyła. Media tak naprawdę uczestniczą we wszystkich procesach poznawczych, kształtowania opinii publicznej, w których my uczestniczymy. Media również nas wychowują. I teraz pytanie do Was. Czy wiecie, co to jest? Z czym się to kojarzy? Zegar słoneczny? Niestety nie. Dach? Blisko, bardzo dobrze, bardzo blisko. Jest to pierwsza w historii fotografia, którą człowiek wykonał. Fotografia, która zrewolucjonizowała tak naprawdę nasz sposób postrzegania rzeczywistości. Popatrzcie, ile dziennie robicie zdjęć, prawda? To fotografia to nie są czasy starożytne, to jest pierwsza połowa XIX wieku. Dosłownie kilkadziesiąt lat później mamy już Daguera i te fotografie były znacznie niezłe, znacznie lepszej jakości. Dlaczego pokazuję? Popatrzcie, od tego zdjęcia, tych pierwszych prób, ja tylko powiem, że to było wywoływane około 8 godzin zajmowało tworzenie tej fotografii. Samo naświetlanie to było kilka godzin. Od tego czasu do tego czasu minęło dosłownie kilka lat, prawda? Tempo przyspieszenia jest niesamowite. Dzisiaj każdy z nas dysponuje urządzeniem, które fotografuje w jakości HD czy 4K, prawda? Chociaż to nie do końca są te formaty, ale możecie mi wybaczyć. I teraz do czego zmierzam? Popatrzcie, doszliśmy do rewolucji komunikacyjnej, w której to nie tylko specjaliści, to nie tylko dziennikarze dostarczają informacji, ale każdy z nas takiej informacji, taką informację współtworzy. Pytanie znowu do Was. Czy ktoś rozpoznaje ten slajd? Czy ktoś rozpoznaje tę sytuację? Rzeka Hudson, Nowy Jork oczywiście. Lądowanie Airbusa
w samym centrum Nowego Jorku, tak? Rozpoznajesz. W czasach prehistorycznych, czyli 10 lat temu, o tym było bardzo głośno. Dlaczego? Bo to jest tak ważne zdjęcie jak to, jak pierwsze zdjęcie Nipsa. To jest mniej więcej to samo zdjęcie, to jest tak samo ważny obraz. To zdjęcie pokazuje rewolucję informacyjną, jaka się dokonała. To była pierwsza w historii ludzkości sytuacja, kiedy światu o wydarzeniu, no lądowanie 200-tonowego Airbusa w samym centrum Nowego Jorku na rzece, chyba jest czymś niezwykłym, prawda? To była pierwsza w historii sytuacja, kiedy media, kiedy opinię publiczną o tym wydarzeniu nie poinformowała nie wyspecjalizowana służba do tego, czyli dziennikarze, prasa, radio, telewizja, ale Janis Krams, na co dzień handlarz odżywkami dla kulturystów i sprzętem kulturystycznym, który pochwalił się tą sytuacją na swoim profilu na, jeśli dobrze pamiętam, to był Twitter. Oczywiście Twitter, czyli już medium, którego już dzisiaj nie ma. Niesamowicie ważna historycznie sytuacja. Krams wykonał to zdjęcie z pontonu, z statku ratunkowego. Gdy ten statek ratunkowy dobijał do brzegu, przedstawiciele różnych redakcji, między innymi tego New York Timesa, czekali na niego z gotowymi umowami na udostępnienie tych zdjęć, na przekazanie praw autorskich tych zdjęć, tak żeby poszczególne redakcje mogły jako pierwsze o tym napisać. Krams się nie zgodził i oczywiście te materiały i tak trafiły do prasy, do opinii publicznej, ale jako pierwsze medium informacyjne to nie była wyspecjalizowana firma do tego, czyli na przykład redakcja gazety, tylko to było właśnie medium społecznościowe. I od tego czasu to właśnie za mediami społecznościowymi dziennikarze muszą nadążać. Skończył się ten trend, że w informowaniu dominują osoby, które mają mocne wykształcenie, do tego specjalizują się. Dzisiaj każdy tak naprawdę może być dziennikarzem, co oczywiście przekłada się niezbyt korzystnie na jakość informacji, prawda? Bo ile mamy fake newsów, ile mamy dezinformacji, o tym sami doskonale wiecie. I popatrzcie, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Internet rozwija się w taki sposób, że dawniej on stanowił, był on podobny jak książka, tak? Można było sięgnąć do internetu, internet miał zamkniętą strukturę, były strony internetowe, z których można było coś przeczytać, ewentualnie pobrać obraz, zdjęcie, tekst. Dzisiaj internet zmierza ku mocnym interakcjom. Internet staje się siecią, która cały czas się uczy, prawda? Mieliśmy etap Web 2.0, między innymi serwisy społecznościowe. Teraz się rozwija internet oparty o interakcje użytkowników. Wszystko zmierza do internetu 4.0, czyli pełnej integracji pomiędzy naszymi zmysłami a internetem. Co z tego wyniknie? Trudno na ten temat dywagować. Po prostu nie wiemy, ale na pewno również to bardzo intensywnie wpłynie na to, jak my funkcjonujemy. Popatrzcie, pewnie nieraz, będąc w górach, poznając jakieś miasta, korzystacie z map, prawda? No, nie da się pojechać w góry bez mapy. Internet również ma swoje mapy i te mapy tak naprawdę deaktualizują się co roku. Czyli co roku mamy nową mapę trendów w internecie. To pokazuje, jak szybko ta przestrzeń się zmienia, jak bardzo jest ona dynamiczna. I teraz to wszystko powoduje, że zmieniają się nasze sposoby postrzegania rzeczywistości. Wasze pokolenie przez Marka Preńskiego zostało nazwane cyfrowi tubylcy. My tutaj z kolegami jesteśmy bardziej cyfrowymi migrantami, tak? My się musieliśmy nauczyć nowych technologii, o tym już mówiłem chwilę temu. I teraz już zmierzamy pomału do konkluzji.
skąd wszystkie badania jasno pokazują, że skąd ludzie czerpią informacje z internetu, z mediów. Kto wrzuca informacje do internetu? Janice Krams, ale nie tylko, my wszyscy, prawda? Czyli tak naprawdę ograniczają się te możliwości weryfikowania informacji, prawda? To powoduje, że mamy ich nadmiar i ta informacja często jest po prostu niesprawdzona. Coraz mniej czytamy gazet. Jeden z profesorów, Philip Mayer, jeśli dobrze pamiętam, określił dokładną datę, kiedy znikną gazety. To było 2038 rok. Z dzienników mają zostać co najwyżej 2 dzienniki, a tak cała prasa przeniesie się do internetu. Czy to się ziści? Przekonamy się, prawda? To już całkiem niedługo. Ale popatrzcie na fenomen Wikipedii. Kto z Was korzysta z Wikipedii? Ręka w górę. Ja również. Okej, dziękuję. Kto z Was uważa, że Wikipedia jest sprawdzonym źródłem informacji? Okej, jesteśmy pół na pół, prawda? Ja tutaj nie będę zajmował żadnego konkretnego stanowiska, ale sam jestem redaktorem kilku haseł. Na przykład Stefan Kisielewski, tak, dziennikarz, pisarz, kompozytor, prawda? Stworzyłem, rozbudowałem hasło i się tym hasłem opiekuję. Więc w przypadku Kisielewskiego i milionów podobnych haseł te opisy są rzetelne, ale czy są zawsze rzetelne? O tym zaraz się przekonamy. Decydują o tym, czy jakby sprawdzają to użytkownicy tacy jak wy. Natomiast faktem jest to, że encyklopedia, takie encyklopedie jak Wikipedia, czyli encyklopedie tworzone nie przez specjalistów, tylko przez nas, przez użytkowników, no tak powiem, zastępują te klasyczne. To jest statystyka, która pokazuje użytkowanie, dostęp do najstarszej, największej biblioteki, nie biblioteki, tylko encyklopedii tradycyjnej, czyli Britannica versus Wikipedia. I to jest jakby tytułem wprowadzenia, a teraz celem kontynuacji przekazuję pointer. Dzięki. Mojemu szanownemu koledze. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, powiedzieliście, że dla Was jest, czy tam większość z Was powiedziała, że dla Was Wikipedia jest wiarygodnym źródłem informacji. Popatrzcie, nie wiem, czy słyszeliście o hasło Henryk Batuta. Wiecie, co ktoś zrobił? Wziął, sfotografował uliczkę w Warszawie, która się nazywa Batuty, i wymyślił, że jest to ulica Henryka Batuty, który był działaczem komunistycznym i tak dalej. A wiecie, co to jest batuta? Dyrygent ma batutę, tak? Taką pałeczkę, którą macha. I to jest ulica tej właśnie batuty. Ktoś do tego dorobił te. I słuchajcie, popatrzcie, przez ponad rok nikt tego nie złapał. Bo my z Michałem jesteśmy redaktorami. Naszym między innymi zadaniem jest łapanie tego typu rzeczy, czyli jeśli ktoś, wiecie, zmyśla, tak, albo pisze bzdury i takie coś się pojawia. Słuchajcie, i to jest tak, każde źródło trzeba weryfikować. Dobra, słuchajcie, zaczynamy fake news. Co to jest fake news? O tym cały czas mówimy. Co to jest fake news? Nieprawdziwa informacja, tak? Zgadzacie się z tym? Okej. Okay. Popatrzcie. Hodowcy chomików białych chcą przejąć kontrolę nad światem. Czy to jest prawdziwa informacja? C. Słuchajcie. Za chwilę takie coś znajdziecie w internecie. Nie, no dobra, zróbmy szybką sondę. Kto z Was uważa, że to jest prawda? No, dziękuję. Prosta sprawa, tak? Widać w ewidentny sposób, jaki jest cel tego? Po co ja to robię? Po to, żeby Was oderwać niektórych od komórek, co mi się nie zawsze udaje, tak? Ale okej, okay. Popatrzcie. Jest to prosta informacja. Kto zmyślił tę informację? Zgadnijcie.
Kto zmyślił tę informację? On? Ty? Aha. Dobre, to było dobre. Słuchajcie, tak, w tej chwili znacie tego kolesia, wpisujecie mu stwórz teorię spiskową, w której hodowcy białych chomików chcą przejąć władzę nad światem, a przeszkadzają im hodowcy brązowych chomików. Słuchajcie, kiedyś, żeby stworzyć fałszywą informację, taką jak w Wikipedii, to trzeba było wymyślić, tak? Trzeba było wziąć zdjęcie, wymyślić, że mógł istnieć jakiś Henryk Batuta i zrobić z tego. Słuchajcie, w tej chwili każecie czatowi takie coś napisać, kopiujecie to na Facebooka i jest. Używacie innej sztucznej inteligencji, którą na pewno wy znacie lepiej niż ja. Dorabiacie do tego kilka zdjęć, tak? Do generatora obrazów piszecie stwórz demonicznego hodowcę brązowych chomików i macie zdjęcie, i macie informację gotową i możecie ją wysyłać w świat. Słuchajcie, to jest teoria spiskowa. Wiecie, co to są teorie spiskowe? Już dzisiaj o tym mówiliśmy, tak? Reptilianie, chipy w szczepionkach i tak dalej. Ale słuchajcie, takich teorii spiskowych jest bardzo wiele i słuchajcie, to nie jest nic nowego. Popatrzcie, protokoły mędrców Syjonu. To jest książka, która została sporządzona na początku XX wieku, w którym ten człowiek opisał, i są to rzekomo pisma stworzone przez mędrców żydowskich, w których oni opisują, jak chcą objąć władzę nad światem. I stąd się pojawia, wiecie, i do dzisiaj ileś rzeczy z tego żyje, że Żydzi używają krwi chrześcijańskich dzieci do macy, że mają nie wiadomo co tam, robią jakieś niesłychane historie, no i przede wszystkim, że są złodziejami i że chcą cały świat, nie wiem, zdobyć, podbić, cokolwiek. A w skrajnych wypadkach to prowadzi do tego, wiecie, że jest coś takiego, co się nazywa kłamstwem oświęcimskim i w polskim prawie to jest karalne. To znaczy, bo są ludzie, którzy twierdzą, że w Oświęcimiu w ogóle nie było obozu śmierci, że tam Żydzi nie ginęli i to jest u nas karalne. Ale słuchajcie, takich teorii jest mnóstwo. Popatrzcie, jedną z takich bardzo popularnych teorii spiskowych jest to, że Ziemia jest kulą, że Ziemia jest taką piłką jakby zawieszoną gdzieś nie wiadomo w czym i że się kręci się wokół własnej osi. To jest bardzo, bardzo popularna teoria, która jest bardzo rozpowszechniana i ona jest naprawdę mocno szerzona. Popatrzcie, w jaki sposób możecie to prosto zweryfikować? Według tej teorii Ziemia, jeśli no załóżmy, że jest tą kulą taką, ma 40 tysięcy kilometrów obwodu, tak? Bo to jest, oni to nazywają równikiem i mówią, że to jest 40 tysięcy kilometrów. Słuchajcie, teraz niektórzy z was użyje komórki, odpali na nie kalkulator, o którym mówił Michał i zaraz to sobie policzymy. Kto z was ma komórkę? No przepraszam, nie, kto z was ma kalkulator w komórce i potrafi to policzyć? Dobra, no wyjmij, dobra, wyjmij. Masz kalkulator, tak? Odpal. Masz? Dobra. Czyli wpisz 40 tysięcy. Mamy? I według tej teorii spiskowej Ziemia się kręci w tempie 24 godziny, tak? Bo doba trwa 24 godziny, czyli teoretycznie ta kulka się kręci z prędkością 24 godziny. Czyli mamy 40 tysięcy kilometrów na 24 godziny. I teraz zadanie z matematyki. Jak policzyć prędkość? Co trzeba przez co podzielić? 40 tysięcy przez 20. No słuchajcie, rewelacja. I co ci wyszło? Co ci wyszło? Kilometra, tak? I słuchajcie, i teraz zacznij to liczyć dalej, bo popatrz, ja to doliczyłem, to jest 464 metry, czyli masz 1000 tam 600 km na godzinę i to dzielimy przez 60, czyli bo godzina ma 60 minut, tak? I to dzielimy przez następne 60 sekund i co ci wyszło? 464, tak? Czyli 460
metrów na sekundę. Czyli wyobraźcie sobie, jeśli by Ziemia była kulą i ktoś, kto stoi na równiku, by się poruszał z prędkością 464 metrów na sekundę. Wyobrażacie sobie taką prędkość? Słuchajcie, popatrzcie. Dla porównania, Magnum, to jest taki, chłopaki, Magnum, co to jest? Rewolwer. Prędkość początkowa pocisku to jest 300, czyli jak ten pocisk wylatuje z lufy, to ma 320-430 metrów na sekundę. Popatrzcie, z taką prędkością strzela pistolet, tak? A jaką my mamy prędkość na tym równiku? Większą, tak? Słuchajcie, potem następna, tak? Że znacie, przyspieszenie ziemskie wynosi 9 metrów na sekundę, czyli z taką siłą nas Ziemia przyciąga, według tej teorii. Czyli popatrzcie, jak odejmiemy 9 metrów na sekundę od 464, to ile nam zostaje? 450 ten. Popatrzcie, jakby Ziemia była kulą i ktoś by stał na równiku, to jakby go wystrzeliło w górę, tak? I słuchajcie, tu macie matematyczny dowód na to, że Ziemia nie może być wirującą kulą. A słyszeliście tę teorię spiskową, że Ziemia jest kulą? No nie, kto z was słyszał o takiej teorii? A reszta z was nie słyszała, tak? No to widzicie, to macie szczęście. Dobra, i słuchajcie. No i co ja zrobiłem, powiedzcie mi. Ale jaki ale jak tu można mieć wątpliwości? To znaczy, co ja zasiałem ich wątpliwości, że matematyka ich kłamie, czy co? Przestaniecie wierzyć pani od matematyki teraz? Nie róbcie tego. Akurat matematyka nie jest teorią spiskową. Teorią spiskową jest teoria kuli ziemskiej. No, Ziemi jako kuli. Słuchajcie, co się stało teraz? Powiedzcie mi. No co się stało? Słuchajcie, ja was teraz chcę zapisać do klubu płaskoziemców. Składki są po 50 zł na tydzień i teraz musicie mi po 50 zł dać. I was zapiszę do... Słuchajcie, no udowodniłem, tak. Wy wszyscy ze mną się zgadzacie i ten. Tak? Witajcie w klubie płaskoziemców. Cieszę się, że jesteście ze mną. Co nie? A jaki błąd? Gdzie jest błąd? Słuchajcie, czy ja to liczyłem? Jak masz na imię? Jeszcze. Tymon. Tymon policzył? Siedzieliście obok niego? Coś kłamał? Coś źle wpisał? Słuchajcie, no wszystko jest policzone. Kto zrobił zdjęcie tego i na Facebooku będzie twoim, czy na Instagramie? Okej, okay. Nie, popatrzcie. Ale słuchajcie, ale dobra, powiedzcie mi, co tu się stało, no. Ale no, popatrzcie, wasze panie się ze mną zgadzają. Widzicie, trochę na początku były zaskoczone, ale policzyły to sobie, ja widziałem, jak liczą i no nie ma wątpliwości. Słuchajcie, bo to jest sprawdzanie faktów. Jeśli macie fakty, macie do tego matematykę, to pasuje. I słuchajcie, i teraz wyobraźcie sobie sytuację, że spotykacie się z płaskoziemcą jakimś i on wam dokładnie te wyliczenia przedstawia. I co, jesteście bezradni? Nikt z was nie potrafi mi, nie wiem, czy się boicie, czy w ogóle was to nie rusza, ale nikt z was nie potrafi mi powiedzieć, że to jest bzdura. Chyba, że jednak was przekonałem, że Ziemia nie jest wirującą w niczym kulą. Nie, ale słuchajcie, no, ale porozmawiajcie ze mną, co się stało, no?
Dobre. Wiesz co, ale... Natomiast słuchajcie, sądzicie, że matematyka jest kluczem do tego, żeby to, żeby pokazać, że to jest bzdura? Fizyka, dokładnie, słuchajcie, bo matematycznie tu jest wszystko okej. Wszystko jest okej, tylko, słuchajcie, czyli czy wy już czujecie, że ja was trochę próbuję manipulować? Znaczy... Na czym polega ta manipulacja? Na czym? Na niepełnych faktach, tak? Ale czego tu brakuje? Popatrz, jest obwód Ziemi prawdziwy, jest prędkość Ziemi liniowa prawdziwa, jest przyspieszenie grawitacyjne prawdziwe. Ale jakie prawa fizyki? No, grawitacja. No, to masz 9 metrów na sekundę. To jest przyspieszenie ziemskie, to jest grawitacja. Słucham? No właśnie, to ta siła ośrodkowa to jest te 400 metrów. To o tym mówimy. Przecież, a jak działa siła odśrodkowa? Siła odśrodkowa, popatrz, jak masz kulę i ona się kręci, to ona działa na zewnątrz, a nie do środka. A jak dośrodkowa, jak to się kręci? Aha, czyli ty, to tu mamy przedstawiciela koncepcji, że my jednak wewnątrz tej kuli żyjemy, tak? Znaczy, słuchajcie i popatrzcie, jest kolejny praktyczny dowód na to, że my, słuchajcie, jest kolejny praktyczny dowód na to, że my wcale nie żyjemy na zewnątrz tej kuli, tylko w środku. Popatrzcie na swoje buty w tej chwili. Jak się wam buty ścierają? Z przodu i z tyłu, tak? Jakbyście chodzili na zewnątrz kuli, to by się wam ścierało od środka. Ale ponieważ chodzicie na zewnątrz, to się wam czubki i końcówki ścierają, tak? To jest dowód na to, że żyjemy wewnątrz kuli i tu jest siła dośrodkowa i wszystko nam pasuje, tak? Ale słuchajcie, jakby jaka była idea moja tego, żeby was wprawić w taką sytuację, że wydaje się wam, czy nie chce się wam pomyśleć, jak na to coś odpowiedzieć. Z takimi rzeczami się będziecie bezustannie spotykać, tak? Wy ze mną możecie rozmawiać teraz, jeśli byście chcieli oczywiście. Natomiast jak widzicie takie coś, popatrzcie, ktoś już zrobił zdjęcie, ktoś to wrzuci na Facebooka i co? Jak z tym będziecie rozmawiać? Słuchajcie, dlatego niesłychanie ważne jest to, co po angielsku nazywamy... Dobra, zostawmy już tę ziemię, słuchajcie. To nie jest tak. Ziemia nie jest płaska, ani my nie jesteśmy w środku. Słuchajcie, dlatego niesłychanie ważna jest weryfikacja faktów. To, o czym my mówimy po angielsku fake checking, tak? Słuchajcie, musicie mieć, popatrzcie, na początku wam pokazałem, że nawet Wikipedia nie jest do końca źródłem, któremu można w 100% ufać, tak? Bo w tej chwili w Wikipedii jest 1,5 miliona haseł chyba w polskiej. I słuchajcie, my z Michałem i z wieloma setkami naszych kolegów nie sprawdzimy wszystkich. Może tam być więcej takich Henryków, Batutów gdzieś poukrywanych, których my jeszcze nie znaleźliśmy. Więc to wszystko niestety wymaga sprawdzenia. Muszą być pełne, wiarygodne. I popatrzcie, jak popatrzycie na to, to... Któryś z was nam powiedział, że to jest problem fizyczny, tak? Ale to dokładnie o to chodzi. Bo co jeszcze zmanipulowałem? Bo grawitacja ziemska przyciąga z siłą 9 metrów na sekundę kwadrat. Ale co przyciąga? Coś, co jest w powietrzu, to ma takie przyspieszenie. Natomiast tu my byśmy musieli policzyć siłę, tak? Siłę, z jaką przyciąga Ziemia
tego człowieka, który stoi na równiku i od tego odjąć siłę od środka mocy. Słuchajcie, bo prawda jest taka, że ludzie na równiku i gdybyście mieli taką możliwość i zważyli się w ciągu kilku minut na biegunie i na równiku, to na równiku bylibyście lżejsi. Dziewczyny, jeśli macie jakieś kompleksy, to znaczy, że jesteście w złym miejscu na kuli ziemskiej po prostu. Trzeba się przesunąć bliżej równika. I słuchajcie, dlatego na przykład rakiety startują, wszystkie kosmodromy są jak najbliżej równika, tak? Bo ta siła odśrodkowa rzeczywiście działa. Natomiast ta siła jest słabsza od siły grawitacji i to jest prosta sprawa. Słuchajcie, wiecie, w kosmosie są jakieś asteroidy i tak dalej. I te asteroidy się tak kręcą, ale one mają tak małą masę, że tam jak staniecie na równiku, to was właśnie wyrzuci. Tak? Ta siła odśrodkowa. Natomiast, słuchajcie, prostą manipulacją zasiałem w was, myślę, takie ziarno wątpliwości, czy rzeczywiście sobie stoimy na tej kulce. Ale czujecie się tak trochę niepewnie, że coś się może stać. Dobra, słuchajcie, i to jest niesłychanie ważne, bo popatrzcie, to pierwsze, co ja napisałem, pełne. Tam w tym te informacje są niepełne, tak? Tu nie ma wszystkich danych, które są potrzebne do tego, żeby to stwierdzić. Sprawdzam. Dobra, i słuchajcie, i to już pomału dochodzimy do końca, a mianowicie do postprawdy, tak? To jest, słuchajcie, dokładnie to, że żyjemy w takich czasach, że nas nie obchodzi tak naprawdę to, co jest prawdą, tylko bardziej nas obchodzą nasze przekonania i to, w jakim jesteśmy punkcie i co nas tak naprawdę co nas interesuje. Słuchajcie, a dobra, powiedzcie mi, z jakimi wy się spotkaliście teoriami spiskowymi, oprócz kulistej ziemi, no? Znaczy, wiecie co, bo teoria spiskowa to jest rodzaj... Słuchajcie, a dlaczego takie coś jest ważne? Słuchajcie, bo na przykład mnóstwo antyszczepionkowców najzwyczajniej w świecie w ciągu ostatnich paru lat umarło. Umarło w młodym wieku dlatego, że byli antyszczepionkowcami, że się nie zaszczepili i COVID ich zabił. Słuchajcie, to tak jest. Zwolennicy teorii spiskowych czasami giną, tak? I dlatego warto... Poza tym, słuchajcie, popatrzcie, gdybym ja jeszcze chwilę nad wami popracował, to może ktoś z was by mi dał te 50 zł, żeby za wpisanie się do klubu płaskoziemców, tak? No. Nie rozmawiamy teraz, na ile by to było tak. Słuchajcie, to jest następna sprawa. Czy nikt z was się nigdy nie dał oszukać? Wszyscy słyszeliście o oszustwie na wnuczka. A powiedzcie mi, na czym polega, ja was tak spytam, na czym polega oszustwo na dziadka? No, słuchajcie, bo wy jesteście tubylcy cyfrowi, wy się tu urodziliście, wy wszystko wiecie, wy jesteście bezpieczni. A na czym polega oszustwo na dziadka? A spróbujcie to wygooglać i wiecie co? I nie będzie tam nic o oszustwie na dziadka. Nie, ale słuchajcie, nie, wiecie jaka to jest prosta? Dostajecie wiadomość, słuchaj, kurczę, od waszego dziadka dostajecie wiadomość, wszystko mi się rozsypało, nic nie pamiętam. Jakie było moje hasło, jak
bo ty mi zakładałeś coś tam, jakie było moje hasło, tak? Albo przypomnij mi PIN do banku. Słuchajcie, i metoda na dziadka. Na kogo działa? Tak? Słuchajcie, ilu z was zakładało swoim dziadkom, nie wiem, coś tam, pomagało im konto w banku założyć, profil zaufany, nie wiem, cokolwiek. Robiliście takie rzeczy dla swoich dziadków? Więc słuchajcie, na przykład metodą na dziadka możecie zostać oszukani, czego wam oczywiście serdecznie nie życzę. Dobra, teraz pomału będziemy przechodzić do następnego punktu, tylko że my tu mamy pół godziny, popatrz. Mam 30, a to 30. Nie, ja bym płynnie przyszedł tutaj, wiesz. To. Dobra. Czy z tą następną prezentacją? Tak? Dobra. Słuchajcie, to teraz, żeby już pomału zbliżać się do końca tego, co my tu mamy do zrobienia, ja bym wam teraz chciał opowiedzieć... Aha, tu są jeszcze następne. Nie, następną prezentację już, wiesz to. Teraz chciałbym wam opowiedzieć o tym, co robili, bo pamiętacie, nasz projekt to jest projekt, popatrzcie, międzynarodowy. Tu uczestniczyły instytucje i szkoły z różnych krajów. I my będziemy się, w tej chwili postaram się wam opowiedzieć, co państwo już muszą się zebrać, tak? Dobra. No, także dziękujemy, że przyjechaliście. No i czym jest Ziemia, was spytam na wyjście. A, jeśli Ziemia jest jajkiem, to nie wiadomo, co się z niego wykloje, także... To jest... Dobra, słuchajcie, zostaliśmy w zdecydowanie mniejszym gronie. Słuchajcie, wiecie, dlaczego chcemy wam to pokazać, bo... Popatrzcie, to byli tak, Słowacy, Czesi, Austriacy, Włosi i my. I tak naprawdę, jak zobaczycie to, co wam za chwilę pokażę, to wszyscy mamy ten sam problem, tak? Mamy ten sam problem, że jest za dużo informacji, a za mało faktów, tak? Za dużo nieprawdy, za mało prawdy. I z tymi rzeczami właśnie zmagaliśmy się. Nasi partnerzy ze Słowacji, zobaczcie, mieli w swoim projekcie uczniów, to jest, ale radzicie sobie tak na takim podstawowym, z angielskim, prawda, to myślę, że to nie ma problemu, tak? Mieliśmy, nie wiecie wasze wieku, bo ile wy macie lat? No to widzicie i dokładnie oni nad takimi rzeczami pracowali. I teraz popatrzcie, to jest ten moment. I zobaczcie, co zrobili. Oni wydali gazetkę swoją, tak? I słuchajcie, i nazwali fake news i oni ją sprzedawali po 5 euro. Słuchajcie, gazetkę z napisem fake news, tak? Czyli co? Czyli bzdury, tak? Po prostu. Więc to był oczywiście jeden z eksperymentów, który zrobili. Tu macie definicję, tak? Bo to wiecie, to jest więcej. Angielski jest trochę dokładniejszy niż polski w tym, jak opisuje te poszczególne kategorie tego, co jest prawda, nieprawda, półprawda, lekko zafałszowane i tak dalej. Tych terminów jest więcej. Zachęcam was do zapoznania się z tego typu rzeczami. Natomiast no, jest to bez wątpienia za każdym razem coś, co powinniście gdzieś tam mieć, wiecie, z tyłu głowy, jak wychodzi taki gościu jak ja i mówi wam, że Ziemia jest wirującą kulą, tak? Co już wiemy, że jest nieprawdą, prawda? Tak, bo jest trójkąt. A wiecie, bo jeszcze wracając do tego, popatrzcie, o ile, jak myślicie, po co ktoś wymyślił te ulice Batuty w Wikipedii, ten, że to jest człowiek, po co to ktoś zrobił? To był żart, tak? Zgadzacie się z tym? Bo nikt na tym nic nie zarobił, nikt na tym niczego nie osiągnął. Natomiast takie coś, wiecie, można by było
jaki był, mógłby być następny etap? Na przykład można by było zacząć zbiórkę pieniędzy na postawienie Henrykowi Batucie pomnika, bo nie ma, tak? I słuchajcie, i ileś osób by wpłaciło kasę, tak? Więc wiecie, no to jest... Żart mógł się skończyć w ten sposób. Co robili w Austrii? W Austrii zajmowali się kwestiami związanymi z chorobą Huntingtona. To jest taka choroba, się nazywa pląsawica Huntingtona. I to jest choroba, która jest postrzegana jako, wiecie, zagrożenie, tak, że tych ludzi trzeba unikać i tak dalej. Ponieważ istnieje wiele mitów dotyczących choroby Huntingtona, podczas gdy to jest choroba, która dotyka, po pierwsze nie jest zaraźliwa, tak, bo to jest genetyczna historia, to wiecie, że jak jest coś genetyczne, to nie jest zaraźliwe. A po drugie, nie jest to niebezpieczne dla otoczenia. No i oni się też mocno zajęli kwestiami koronawirusa, ponieważ w Austrii, myśmy tam w tym czasie byli w ramach tego projektu, testowanie było rzeczywiście na każdym kroku, słuchajcie, tylko że testy były bardzo proste, robiło się, tam oni mieli cały taki system, że się, słuchajcie, włączało się, wchodziło się na specjalną stronę, włączało się kamerę na siebie i trzeba sobie było przed tą kamerą wcisnąć patyczek do nosa, wcisnąć go do takiej torebki, która miała swój numer i oddać to w tym. Na przykład w supermarketach były takie punkty, to się tam zostawiało i się dostawało wynik. Oni bez tego nie wpuszczali do budynków publicznych i tak dalej. Trzeba było mieć i to co dwa czy co trzy dni trzeba było taki test robić. Także i tam to budziło oczywiście straszny opór i powstawało wiele, wiecie, że to jest tak, że nas czymś trują, że coś tam. Powstawało 100 tysięcy takich dziwnych historii i oni też między innymi z tym walczyli. Ale to był taki... Taką prostą torebeczkę się dostawało, to było bezpłatne, robiło się ten test i była sprawa załatwiona. Czesi. Czesi byli w tym projekcie liderem, bo wiecie, jak się robi tego typu projekty, to zawsze jest jedna organizacja, czy jeden ktoś, kto jest liderem, a reszta są partnerami. I Czesi to wymyślili w ten sposób, że jeśli chcemy mieć obywateli, świadomych obywateli, to oni muszą odróżnić to, co jest prawdą od tego, co jest nieprawdą. Bo słuchajcie, wszyscy, wy macie 14 lat, za 4 lata, a to zleci szybciej niż się spodziewacie, będziecie wyborcami. I jedni wam będą mówić, wiecie, głosujcie na nas, bo my wam damy to, 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 a drudzy wam będą mówić, nie głosujcie na nich, bo oni wam zabiorą to, to, to. I będą mówić różne rzeczy. Zasadniczo będą mówić dobrze o sobie, a źle o przeciwnikach swoich, tak? Zawsze tak jest. I nie stając po żadnej z tych stron, wy musicie mieć jakąkolwiek chęć w sobie, a jak już będziecie mieli tą chęć, to jakiekolwiek umiejętności, żebyście potrafili sami dla siebie stwierdzić, z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam. To jest prawdą, to jest nieprawdą. Ach, nie w tę stronę. Widzicie, pomyliły mi się strzałki. Ale to jest kwestia tego, że się ziemia kręci, tak? I mi się zakręciło. O, widzicie, i przestało działać w ogóle. No ja nie, czy ja to zrobiłem, czy ty? No widzicie, tak się czasem też zdarza. Dobra, no to spróbuj, no. Spróbuj następny. Słuchajcie, chcę wam naprawdę na szybko pokazać, co oni zrobili. Co, nie zmienia się nic? Słuchajcie, no to dobra, to powiem wam, a za chwilę mam nadzieję się pojawi slajd. Czesi zrobili w ten sposób, że najpierw na zajęciach omówili,
czym jest fałszywa informacja i wiecie, i robią się testy, tak? Dostajecie różne informacje i macie odkryć, czy one są prawdziwe, czy one są fałszywe. A potem dostali za zadanie przygotować własnego jakiegoś fałszywego newsa, tak? Fake newsa. I co? Zdechła nam prezentacja na amen? I słuchajcie, za każdym razem... Oj, ciężko mi już waszą uwagę. Chcecie jakieś ćwiczenie zrobić? Co mam na koszuli? Aha, ładną mam koszulę. Dziękuję bardzo. To mi moja żona kupiła. Dobra, i teraz możemy się zastanowić, na ile to jest fake news, tak? Że ja mam ładną koszulę. Dobra. I co? Widzicie, czy nie ja zepsułem? Nie, zawiesił się. Słuchajcie, i to jest prosta sprawa. Zawiesi się wam komputer i co? Komórki się mniej zawieszają, nie? Ale też się takie coś. Chłopaki, dobra. A to jest inna prezentacja. Tak. Dobra. Słuchajcie, w każdym razie, jakby nie było, fake newsy, jest to problem. Jest to problem na całym świecie, bo wiecie, ja sobie zrobiłem żart, tak, mówiąc wam o tym. Aha, i to jest, o, popatrzcie, czekajcie. A, proszę, tak, czyli to jest to, co mówiłem. Ja sobie zrobiłem żart, tworząc te informacje o spiskowej teorii związanej z tym, że Ziemia jest kulą. Natomiast tego typu rzeczy jest dużo, no i waszym, a wy w tym świecie musicie żyć, no i tyle. No widzicie, oni się zajęli kwestiami związanymi ze zmianą klimatu przede wszystkim i ponieważ Włosi mają następny problem podobny do tego, jak my mamy z migrantami. Wiecie, że mnóstwo ludzi z Afryki ucieka do Włoch, tak? I oni się tam starają uciec. I teraz, i wbrew pozorom, te dwa zagadnienia są połączone, bo wiecie, już jest w tej chwili ileś takich miejsc w Afryce, gdzie się nie da żyć po prostu. W Sudanie są miejsca, gdzie od 10 lat deszcz nie spadł. Wyobraźcie sobie, jak można żyć w miejscu, w którym nie ma wody. No ile człowiek jest w stanie bez wody wyżyć? Mniej więcej tydzień i umiera, tak? A już nie mówimy o rzeczach typu, że warto by było też coś zjeść, a to trzeba podlać, albo krowie trzeba dać pić, tak? Że trzeba by się może umyć od czasu do czasu, no o tym, o takich luksusach oni już tam nawet nie mówią. I słuchajcie, oni dokładnie, bo wiecie, jest, w tej chwili są ludzie, którzy mówią, że zmiany klimatu to jest nieprawda, tak? Że jest klimatyzm, że to jest ideologia i tak dalej. Więc to wszystko istnieje i oni się dokładnie tym zajęli, zweryfikowali te sprawy. Czyli słuchajcie, jeśli wy chcielibyście tego typu rzeczy na własną rękę zrobić, to możecie albo wziąć coś gotowego, co jest i się temu przyjrzeć, albo możecie spróbować właśnie wymyślić coś. W każdym razie nie będziecie super obywatelami, a nie nawet zwykłymi obywatelami, jeśli da się was łatwo wkręcić w to, że Ziemia jest kulą. Dzięki. Bardzo dziękuję, Piotrze. Będzie jeszcze czas na pytania, jeśli takowe się pojawią, a w tej chwili pytanie finałowe na koniec, trochę w klimacie lektury, czyli Quo Vadis, tylko że to nie będziemy mówić o lekturze szkolnej, tylko o Quo Vadis Educatio. I tutaj podsumowanie projektu i konkluzje na przyszłość. Doktor Michał Szyszka, nawet jego zagiełem nie wiedział, że to o niego chodzi. Dzień dobry. To już naprawdę jest, postaram się w 5 słowach, ale jako że już bardzo dużo mówiliśmy o mediach, o historii mediów, było dużo o weryfikowaniu informacji, było również o superbohaterach,
to jeszcze troszeczkę wytrzymajcie. Ja opowiem o moim serdecznym przyjacielu, który jest profesorem ścisłowcem. Tak? Nie wiem, czy dalej jest taki podział. Osoby, które wolą matematykę i osoby, które wolą polski, historię. Dalej to się utrzymało. Tak? Ja opowiem o Jarku, który jest no, naprawdę super obywatelem i przy okazji ma super pracę, super zarobki, super miejsce. Jest profesorem na uczelni matematycznej, technicznej. Robi właśnie bardzo duży grant dla Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest Ministerstwo Stanów Zjednoczonych, nie polskie. I no, ogromny grant. Ja tylko powiem dosłownie w kilku słowach, co Jarosław w tym grancie robi. Wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji do przewidywania najbardziej prawdopodobnych scenariuszy przyszłości. A teraz dokładnie co się dzieje. To jest moduł rakiety, która śledzi uciekający cel i śledząc ten cel analizuje takie dane jak teren, kierunek wiatru, rodzaj tego celu, prawda? Tych zmiennych, tych aspektów do analizy jest w sumie kilkaset i mechanizmy sztucznej inteligencji po prostu przewidują najbardziej prawdopodobny kierunek, miejsce, w jakim ten cel będzie uciekał, po to, żeby ta rakieta mająca dopaść cel mogła się lepiej przygotować do zniszczenia. Tak? I teraz słuchajcie, to jest niby czysta matematyka, prawda? Niby czysta matematyka i rzeczywiście Jarek był zawsze świetny z matematyki, ale nigdy nie zaniedbywał innych przedmiotów. Mianowicie całą naszą młodość bardzo dużo czytaliśmy, bardzo dużo może uczestniczyliśmy, tak? Może kolokwialnie mówiąc, nie zlewaliśmy tego, co nasze było na polskim. I Jarosław bardzo wyraźnie mówi, że to, że teraz robi rzeczy, zajmuje się logiką rozmytą, to tak naprawdę wynika z tego, że logika rozmyta jest bardziej filozofią niż matematyką. I gdyby nie to, że przeczytał w młodości tysiące książek, on by został na tym pewnym etapie. Nigdy by nie doszedł do tego etapu, że może robić rzeczy tak zaawansowane. Czyli quo vadis educatio. No tutaj wiele się zmieniło, ale też niewiele się zmieniło. Tak? Dalej się trzeba, mimo że mamy nowe technologie, nowe media, trzeba się cały czas uczyć i rozwijać również w takim modelu tradycyjnym. Ja wam bardzo dziękuję, czy wszystkim uczestnikom dziękuję za uczestnictwo. Mam nadzieję, że projekt będzie kontynuowany, a wszystkim uczestnikom młodszym i doświadczonym zawodowo no, jakby zachęcam do skorzystania z materiałów oraz życzę dużo powodzenia na każdym etapie. Dziękuję bardzo.